Witajcie w 86. odcinku podcastu Inside Baseball z Wrocławia. Mówię do was Mateusz Żarkowski z Sen Nocy Zimowej i Konrad Okoński, Kac Poranka Wiosennego. A w dzisiejszym odcinku rozkminy, rocznice, ogórek. Fanatycy Snape'a kontraatakują. Koza z Jawle, chyba z figa z Jawle. Król Leftro. Nowa świecka tradycja, gra. Corpo Ipsum. Bicie kobiet w ciąży oraz newsy. Oraz newsy. Krótka piłka. Niedźwiedzie i samochody. Piekło Konrada. Niespodzianka masz, braciszka. Fiesta! Jedna za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Czemu? Edukacja to podstawa. Tonęły z uchodźcami. Potknąłem się i o. Lekarstwo na wszelkie zło. Pastafarianie w odwrocie. Jeszua General. Oraz piłka w trybunę i after show. After show. A, bo ja teraz piszę after i dlatego, widzisz, jak człowiek nie zadba o to, co podstawą jest w życiu, czyli debilne pisanie tytułów. Ja chciałbym zacząć, Mateusz, romantycznie bardzo. Oświadczysz mi się w końcu? Prawie. Zrobisz ze mnie uczciwego podcastera? Dzisiaj, 15 stycznia, jest moja piąta rocznica z Moniką. Oh fuck yeah. Jesteśmy razem 5 lat i co sprawiło, że zacząłem, wiesz, googlowałem sobie... A mogę być tak jak ten? Mogę być tak jak twoje rodzice teraz? I co powiesz? Czy babcie? Powiem, kiedy zrobisz z niej w końcu uczciwą kobietę. No właśnie, widzisz, o tym chcę powiedzieć. Zacząłem sobie googlować, bo wiesz, że każda rocznica małżeńska ma swoją nazwę. Pierwsza tak, jest papierowa, druga jest bawełniana. I stwierdziłem, że gdybyśmy byli, wiesz, za mąż poszednięci, to którą mielibyśmy rocznicę? To byłaby rocznica drewniana. Ale... Co akurat dobrze, że przenosi na pannę młodą w łóżku, rozumiem, że podczas 5 lat po ślubie. Z tego, co rozumiem, to kiedy masz taką rocznicę, musisz kupić coś z tego materiału zbudowanego, ale... kiedy czytałem, wiesz, szukałem generalnie, jak to się nazywa, to znalazłem ciekawy fakt tutaj. Ja znalazłem, czekaj, mogę ci przerwać chwilkę? No. Znalazłem rocznicę ślubu i one mają, rozumiem, że one działają w ten sposób, że są coraz mocniejsze te materiały, więc jest na przykład papierowa, bawełniana, skórzana, kwiatowa, drewniana. Ale siódma jest wełniana. Jest cukrowa, potem wełniana, nieważne, ale właśnie jest srebrna, perłowa, kolorowa, rubinowa, szafinowa, 50 to jest złota, szmaragdowa, platynowa, diamentowa, żelazna. Hmm. Żelazno jest w ogóle, kurwa, mocniejsze od diamentu, nie? Ale szczegół. Potem jest kamienna, brylantowa i 80 to jest dębowa. Kurwa, polski dąb jest najsilniejszy. Jest dębowa, mocna, długoważona. Ej, ale słuchaj, jakbym miał zapytać cię, co jest według ciebie mocniejsze, diament czy żelazo? To nie powiedziałbyś, że żelazo jest tak mocniejsze, się wydaje? Bo diament jest twardy, nie? Ale czy jest mocny? Nie, no właśnie tak, no, że masz rację, że diament może być kruchy, to jest to słowo? Kruchy, no. Nie, bo jest twardy, więc nie może być kruchy. Ja słyszałem, że oni nazwali 60 diamentową, bo diament jest właśnie kruchy i na 60 rocznicę ludzie kruchy. Się rozstają często. Ja nie wiem, kto to wymyśla. Czekaj, zaraz, czy diament jest kruchy, koniec, tak czy nie? Diament jest bardzo kruchy. No i koniec. Zajebiście. Im twardszy, tym kruchszy, nie? Rozumiem. Jest kruchy, tak. Ale odporny na ścieranie. Ojej, jak 60-letni kochankowie. Ojej. No nic. Okay. To tyle chciałem powiedzieć. No bo widzisz, bo diament jest tak, że diament obrabiasz, wiesz, że diament płonie od razu w ogniu, ale żelazo się hartuje. O, no, w ogniu, więc, że tak więc powiem. To jest, wydaje mi się, że jeżeli masz, wiesz, po 60 rocznica pomiędzy 60 a 65, to są te najbardziej ogniste lata. Kiedy już, wiesz, przechodzą wszystkie jakieś,
przechodzą wszelkie jakieś ograniczenia seksualne i wtedy właśnie pierwszy raz wchodzicie wspólnie na stronę sekszabawki.pl czy cokolwiek. Nie wiem, czy istnieje taka strona w ogóle. Ciekawe, czy znalazłem. Konkretnie taka, sekszabawki.pl? Teoretycznie jest to niezły ten. Jeśli nie ma, to zabukuj. Może otworzymy sklep. Nie, a przez X? Nie ma. O kurczę. You heard it here first, folks. Za 10 lat, kiedy będziemy mieli właśnie swoje własne pornokorpo, to będzie ten. Dobra, ale kontynuuj. No widzisz, ale poza tym, że wiesz, związek z Moniką daje mi w życiu dużo satysfakcji, to niestety rozczarował mnie bardzo nasz kot. Drzazga, bo pewnie... Ja czasami też mam, że kot mnie rozczarowuje, ale potem przepisuję go na inny język i jest spoko. Kojarzysz tego mema? I staruję patrzę. Kojarzysz ten fenomen, że koty boją się ogórków? Jak rzucisz ogórka, widziałeś filmiki, że ludzie kładą po cichu ogórka koło kota i kiedy kot zobaczy ogórka, to spierdala, gdzie pieprz rośnie? Ogórka? Tak, ogórka, takiego surowego ogórka, kawałek ogórka takiego. Nie słyszałem o tym. Wpisz sobie cats and cucumbers, cokolwiek. W każdym razie nasz kot nie reaguje. Nasz kot patrzy na tego ogórka z pogardą, a potem z pogardą na ciebie, czyli generalnie zero zmiany. Po prostu nie przestaje patrzeć z pogardą. O Jezu, ale ja tutaj narzucałem. To ja mogę wrzucić dalej swoją jedną. Wrzuć jedną swoją. Ja ostatnio oglądałem Cinema Sins bodajże i wszedł Król Lew. Cinema Sins to jest ta strona, gdzie przegląda i jedzie jakiś film i mówi wszystkie grzechy, które są w tym filmie. Tak, znajduje głupie błędy albo głupie po prostu błędy, czepia się albo rzeczy. Właśnie czepia się rzeczy, dokładnie. Uwielbiam tą serię, jest moja ulubiona. Zrobił chyba to z Królem... Nie no, moja ulubiona to jest, jeśli chodzi o filmy, to Every Frame a Painting właśnie. No oczywiście. Ostatnio też zrobił zajebistą. Polecamy strasznie Every Frame a Painting. Ostatni chyba rzecz, jaką widziałem, to o tym, że Vancouver to jest miasto, które nigdy nie gra siebie, ale gra inne miasta. Jeżeli chcesz zrobić film, który dzieje się i w Nowym Jorku, i gdzieś tam, i w Hongkongu i tak dalej, to często w Vancouver kręcone jest wszystko. Tak. Bo każda z tych, bo ma tak reprezentatywne dzielnice, że każda się dostosowuje do danej tej. I pokazuje nawet filmy, w których to się dzieje, nie? Tak, fantastyczny jest ten odcinek, też bardzo polecam. Wrzuciłem linka do serii, jeśli ktoś jeszcze jej nie zna. Już jakieś to i czas sobie pojechaliśmy. A Lion King w Cinema Sins był. I Jezus Maria, jak ten film się zestarzał. Naprawdę? Ale co, jeśli chodzi o... Animację. On wygląda jak taka stara animacja. W sensie, to wygląda ładnie ciągle i tak dalej, ale to wygląda jak animowane teraz, jak animowane w Paint'cie i kolor robiony bucket fill. Nie? Wypełni ten. No jak to? Czy ty oglądałeś jakiś sequel z DVD? Bo to, ja nie wiem, może ja nie potrafię, wiesz, wyłączyć moich różowych gogli. Ja patrzyłem przez to i zacząłem oglądać, jak na przykład pojawiają się, nie jakieś te początki, jak są te takie tła, ale na same lwy, które mają w sobie maksymalnie jeden kolor i cień. Mhm. W sensie każdy cień ma maksymalnie drugi odcień cienia i nic więcej. Tak, więc tak. Wygląda na przykład Mufasa, tak? On się składa z pomarańczowego jaśniejszego na mordce. Tak, tak. I grzywy. I to są trzy kolory stosowane, i żółte oczy ma. I to są cztery kolory stosowane w tym, jakby w tej postaci, nie? Mhm. I w sumie wszystko inne to jest taki copy-past, nie? Wiadomo, że te takie animacje, gdzie tam, wiesz, jest jakieś, że tła są bardzo kolorowe, ale tła są rysowane osobno, nie? Tak, tak, tła są osobno. Mówię o animacjach. Ja się zastanawiam, czy Król Lew miał już cyfrowe kolory... Czy już był cyfrowo kolorowany, czy było to jeszcze malowanie na, wiesz, na tych... Królowej Karolinie. Czy jeszcze był malowany na przezroczystych... Dobra, musiałbym tego poszukać, nie będę szukał teraz. No, ale nie zmienia to faktu, że właśnie zdziwiło mnie to, jak oglądając te animacje, niektóre wyglądają tak bardzo papierowo. Jeszcze on czasami robi takie, jak opowiada o jakąś scenie, mówi o tym grzechu, który w niej jest, to robi takie zwolnienie. Czasami tego. I wtedy te wszystkie akcenty takie, kiedy przeskakuje jakby z klatkę do klatkę, bardzo mocno widzisz. Tak, tak. Właśnie, zwłaszcza kiedy przeskakuje to, nie?
No i... to widzisz te wszystkie te takie krzywe animacje. To jest ciekawe bardzo. No dobra, mógł się faktycznie trochę zestarzeć, ale chyba musiałbym go zobaczyć zaraz obok jakiegoś najnowszego filmu Disneya, jak Księżyczka i Żaba. Właśnie patrzę przez to, nie? Chodzi o to, że jest to bardzo fajne, jeśli chodzi o rozwój, nie? Ale jednak patrzysz na to, że się zestarzał. Nie tak mocno, jak gry komputerowe potrafią się zestarzać. Gry komputerowe potrafią w ciągu 3 lat się zestarzyć tak mocno, że w ogóle nie wiesz, co się dzieje. Ja tak miałem na przykład z Deus Exem, że na chwilę sobie odpaliłem Deus Exa, nowego powiedzmy, nie? Human Revolution. I Jezus Maria, jak to się zestarzało bardzo szybko, a pamiętam, że 3 lata temu czy 4 było niesamowite, nie? No nic. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że jeżeli pamiętacie jakoś Króla Lwa, zobaczcie sobie go jeszcze i zobaczcie, czy jesteście w stanie w ogóle zwrócić uwagę na to, jak się animacja rozwinęła. To jest ciekawe bardzo. Ja muszę powiedzieć ci niestety, że mimo, że cenię cię ogromnym szacunkiem, Mateusz, to nie jestem w stanie zobaczyć tego tak jak ty. Ja chyba mam zbyt duże gogle na twarzy, jeśli chodzi o animację. Być może, ja po prostu specjalnie ja po prostu włączyłem i mówię, o kurczę, coś jest dziwnego tutaj, nie? Będę ci chciał, żebyś mi podesłał coś, co według ciebie wygląda lepiej, żebym mógł zwrócić uwagę na konkretne rzeczy. To może dlatego też, że ja to spojrzałem tak jako... Właśnie, co oglądałeś ostatnio, może to też jest ważne. O, nie wiem. Zanimowanych nie wiem, na serio, musiałbym sobie przypomnieć tak ten. No, Inside Out może było, ale to nie jest ten, a z takich animowanych obrazkowych ciężko powiedzieć. Kumam. Nie chodziło mi raczej o to, że to jest źle, a zanimowane, bo zanimowane... Mm-hmm. Nie, ja rozumiem. Chodzi ci, że o to, że technologicznie jest postarzało się. Dobra, nieważne. Co do smutnych newsów przechodzimy. Do smutnych newsów. Fanatycy Snape'a kontratakują featuring Grim Reaper for the Stars. Dwie wielkie gwiazdy umarły w tym tygodniu chyba obie. W najbardziej seksownym wieku. 69 roku życia. To jest rocznica, to już jest prawie przed rocznicą jaką? 60 to była... O Jezus Maria. 60 to była diamentowa, 65 żelazna i 70 kamienna. Żelazna, no to widzisz. Ale 70 jest kamienna, czyli zaraz przed kamienną umarła. Zaraz przed kamienną. Znaczy wiesz, to nie byłaby różnica ich ślubu, tylko ich życia. Jezu, stary, Jezu, muszę na chwilę zrobić off-top. Oglądaliśmy ostatnio z Moniką ten serial o nerdach, jak on się nazywa? Big Bang Theory. I poleciał tekst, który mnie po prostu położył, gdzie jeden z bohaterów ma matkę, która jest naukowcem i mówi, że nigdy nie świętował swoich urodzin, bo jego matka uważała to za własny sukces. I on kupował jej prezent. Leonard, tak. Umarłem. W każdym razie, Alan Rickman i David Bowie podaję w alfabetycznej kolejności imiennej. Obaj, że tak powiem... David Bowie chyba, nie? Tak, David Bowie umarł jakoś tydzień temu, kilka dni temu w każdym razie. Powinienem znaleźć jakieś daty, żeby już, wiesz, oddać im szacunku trochę. No, Alan Rickman umarł wczoraj? Tak. A David Bowie umarł... w 2016, dziękuję, 10. 10, czyli 5 dni temu, w ciągu jednego tygodnia. Ja w ogóle, powiem ci, że najbardziej byłem zdziwiony Alanem Rickmanem, bo ja w ogóle nie kojarzyłem go jako starej osoby. Bo on jako Snape też nie wyglądał jakoś super staro. Jezus, ale on w tylu rolach zagrał. Mnóstwo. Ale David Bowie też nie wygląda staro. To no, jest kurwa to gwiazda rocka, oni się nie starzeją. Oni się konserwują dragami jakoś w wieku... Dokładnie. Nie wiem. Zresztą wiesz... W wieku 30 lat wyglądają jak 50-letni, zresztą, teraz już się zostają. David Bowie to jest, wiesz, męska wersja Tilda Swinton, tak jakby, nie? Kogoś, kto jest tak niesamowicie... Ma taką twarz z kosmosu. Tak, jest z kosmosu, on jest z innego świata. Był taki motyw, że Tilda Swinton grała w jakimś filmie anioła czy coś takiego i była bezpłciowa tak jakby i była świetnie wybrana do tej roli. Mhm. Jest, ona ma 55 lat. Jakbyś mi powiedział, że ma... To jeszcze 14 i nie żyje. 30, powiedziałbyś mi, że ma 30, to bym uwierzył. Powiedziałbyś mi, że ma 60, też bym uwierzył w zasadzie. Ona wygląda jak Bowie na większości zdjęć. No właśnie dlatego ja ich zawsze ich kojarzę ze sobą. I teraz mam wrażenie, że umarł, wiesz, jeden z bliźniaków umarł. Mhm. Szkoda, czy David Bowie... co o nim można powiedzieć? Chyba, że był bardzo niestandardowy, jeśli chodzi zwłaszcza... ktoś zrobił takie świetne zestawienie wszystkich jego jakby kreacji wizualnych. Takich klatka po klatce. Mhm.
I to w sumie chyba najlepiej go tak podsumowuje, jeśli chodzi o to, o muzykę, jaką tworzył, o to, co sobą reprezentował, nie? Że po prostu był bardzo twórczy pod tym względem. Tak, ja go w ogóle, w mojej głowie on jest po prostu artystą przez duże A i się nie był. Co najfajniejsze, to jest osoba, która się nie zatrzymała na czymś. Hmm? Bo co ciężko jest powiedzieć o dzisiejszych artystach. Tak, on umarł chyba tydzień po wydaniu najnowszej płyty, zaraz, to gdzieś to było. Jego nowa płyta wyszła 8 stycznia, 10 zmarł. Także, wiesz, zdążył wrzucić jeszcze jeden krążek, zanim wziął ducha. No cóż, więc polecamy wam, żebyście sobie, jeżeli nie znaliście, to jest dobra okazja, żeby sobie posłuchać trochę Davida Bowie, może jakąś jego starszą płytę, coś wyciągnąć. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o samego Alana Rickmana, no to fajnie by było jakiś jego film odświeżyć starszy, nie? Na przykład Szklaną Pułapkę. To my oglądaliśmy Szklaną Pułapkę ostatnio, ale on ma tych filmów, jestem na jego IMDb, 68 filmów. No ja na przykład ze swoich polecam właśnie Szklaną Pułapkę, żeby go zobaczyć w roli złego. W, jak się nazywał, Love Actually, to właśnie film. Miłość, bardzo fajny film, już pewnie wszyscy go widzieli, a jeśli nie widzieli, to warto zobaczyć, a jeśli widzieli, to warto odświeżyć. Jeśli jesteście w klimatach kosmicznych po Gwiezdnych Wojnach, to może spodoba wam się parodia Star Treka Galaxy Quest, w której on gra jedną z postaci głównych. Ja ten film dopiero jakiś czas temu zobaczyłem, był bardzo, bardzo dobry. Taka komedia parodująca Star Treka po prostu, nie? Kojarzysz film? Nie, nie widziałem. Właśnie dobrze, że powiedziałeś. To jest... Zobaczę. Tak jakbyś wziął, jakbyś... O Jezu, on tu jest młody strasznie, bo to jest 99 rok. Oni grają aktorów, którzy grają w Star Treku tak jakby. Aha. Przelatują prawdziwi kosmici i biorą ich w kosmos, żeby wiesz, zobaczyli serial i wzięli ich do pomocy na prawdziwy statek kosmiczny. Warto zobaczyć, jest naprawdę spoko. I to jest film kultowy też. Tak. Alan Rickman ma na głowie taki ten, taki a la Klingoni, tak? Czy coś takiego. Taką narość w tym filmie, bo jest kosmitą tutaj, ale bomba, trzeba zobaczyć na pewno. No, także generalnie polecamy sobie przypomnieć jednego aktora. On grał jeszcze z tego, co widzę, nie, podkładał głos pod... Jezus. Blue Caterpillar, jak się nazywają Caterpillars? Te, gąsienice. Pod gąsienice w Nowej Alicji, która wychodzi w tym roku. Ja jestem zdziwiony, że ten film dostał sequel, ale wiesz, no, każdemu według potrzeb. O, jest dobrze. No ej, on jeszcze, Robin Hood, Książę z Nadziei, on tam grał szeryfa z Nottingham. O, zajebiście. Czyli w tym można nowym. Sobie zobaczyć, nie, w starym, 91 z Kevinem Costnerem. O, to ciekawe. On tam, o Jezus Maria, nie poznałem go, teraz widzę. O ja, masakra. W każdym razie, jeśli coś pozytywnego ma wyjść ze śmierci tych wspaniałych artystów, to, że może ludzie, którzy ich jeszcze nie znają, sięgną po jakieś filmy albo muzykę, która... Ich scheda jest inaczej. Ich scheda jest naprawdę duża, więc warto skorzystać z tej okazji, żeby zagłębić się chociaż trochę w to. Ale Mateusz, powiem ci, że od śmierci Michaela Jacksona nie wiem, czy coś mnie jeszcze zszokuje w życiu, jeśli chodzi o śmierć artystów. Zszokował mnie Terry Pratchett. Mnie nie zszokował, bo kurwa on parę lat wcześniej powiedział wszystkim, ej, będę umierał, nawet rozważam tę opóźnioną aborcję, że tak powiem. To prawda, ale mnie poruszył. Poruszyło to, tak. No ale tak będzie, no. Ludzie teraz będą umierać, a ty będziesz mówił, o mój Boże, a dzieci będą mówić, kto? Jebane dzieci. You young whippersnappers. I tak będzie teraz. Nowa świecka tradycja. Jakaż? To jest nowa świecka tradycja. Przyszło to do mnie podczas ostatniego odcinka, ale ten, żeby każdy, jeżeli mówimy o jakimś filmie na przykład i pada jego tytuł, to musimy wymyśleć parodię porno jego. O, to brzmi. Czyli na przykład gadaliśmy o Star Wars Force Awakens, no to teraz powiemy na przykład Forceful Awakening. Teraz padło, czekaj. Die Hard, tutaj nie trzeba się za bardzo wysilać. Mówisz Die Harder. Die nie, harder. Czekaj, to była druga część. Co jeszcze było? Robin Hood, Książę Złodziei. Robin Wood.
Książę... Robin... książę pościeli. Robin Wood, książę pościeli. Piękne jest. To jest najlepiej. Podoba mi się twoja nowa świecka tradycja. Powinniśmy, i tak powinniśmy większość takich filmów przekładać. Na to. W sensie, czy będzie łatwiej będzie po polsku, czy po angielsku? Pewnie zależy od filmu. Zależy od filmu i będziemy dostosowywać tego do naszych potrzeb. Dobra. Na przykład widzę, że tutaj grał też Alan Rickman w filmie Rasputin, więc ja bym na przykład nazwał film, parodię Rasputeu. Takie trochę po polsku, trochę po francusku. Bardzo słusznie. I druga sprawa. No. Trafiłem na świetną stronę. Widziałem linka. Strona się nazywa Corpo Ipsum. I mówi, nie masz jakiegoś tekstu, możesz się spodziewać dzisiaj, którego możesz się spodziewać od swojego przełożonego? Może masz przed sobą mały team i nie wiesz, co im dzisiaj powiedzieć. Prosty case. Guidelinesy. Wszystko jest pisane oczywiście fonetycznie po polsku. Ile akapitów, ile zdań, dołącz stopkę i jeszcze jest tryb zespołu Tourette'a. Tak. Więc klikamy guzik, który się nazywa Fokusuj. I... I on generuje dla ciebie maila generalnie. Tak, ten mail jest oczywiście pisany fonetycznie. Tak, językiem korpo. Więc jest pisany can't wait, ten design jest jak kotlet schabowy po odgrzaniu naszej mikrofali. Kto idzie na brainstorm? Dostałem info, że feedback od biznesu jest pozytywny, także jest jeszcze szansa na premię. Zbackupuj te pliki, bo jak nam to zginie, to będzie fuck up. Ja wiem, że to zwykła biurwa, ale to będzie masakrycznie trudny challenge. Challenge jest pisany przez czy. Dlatego idziemy na mały korytarzowy fokus. Musimy zadzwonić do helpdesku. Dyrektor chce cię widzieć za 5 minut z normalnymi ID-ami. Przez J oczywiście. ID-a. Nic nie robicie, tylko siedzicie cały dzień i puszczacie bąki w fotele. Znowu dzieją się dziwne rzeczy, bo w życiu chodzi o to, żeby challenge'ować na maksa. Po coś tu chyba pracujesz. Niestety to jest priorytetowa sprawa, więc nie ma czasu na smelty. Nie zawracaj mi dupy swoimi pseudo-coachowymi gadkami. Ja chciałbym tylko zauważyć, że tu masz ten przycisk tryb zespołu Tourette'a. Ty możesz przeczytać. Ja przeczytam ci kawałek z zespołem Tourette'a, przy czym muszę od razu zaznaczyć, że byłem kiedyś w takim teamie, w którym właśnie w ten sposób się ludzie porozumiewali między sobą. To było przy produkcji Afterfalla, tej takiej gry RPG, która nigdy nie powstała. Okazało się, kurwa, że mamy wszystkie konieczne aprowale, kurwa, dlatego piłeczka jest teraz po ich stronie, kurwa. No o co znowu chodzi, kurwa? Dyrektor chce cię widzieć za 5 minut z nowymi ID-ami, kurwa. Shame, kurwa, shame, kurwa, shame, kurwa. To nie może czekać, kurwa. Musisz wziąć pracę na weekend do domu, kurwa. To jest trochę prymitywne, bo tak naprawdę, jeśli jesteś w takim teamie, to jeszcze na przykład zamiast zrób, dostaniesz pierdolni. Pierdolni co na poniedziałek. No tutaj widzę, że bardzo dużo jest fuck it, jeżeli w zespole Tourette'a też. I bardzo mi się podoba ostatni paragraf mojego z kolei. Co tam, moi kochani, kurwa? Czas na przygodę, kurwa. Czas na ASAP. Zamawia ktoś żarcie, kurwa? Czas jest. Na ASAP. Czas na przygodę. Czas na ASAP. PS, zamawia ktoś żarcie. Ja musimy tutaj... To jest tak piękne, biuro. Muszę ci jeszcze powiedzieć, jaka jest opinia osoby z korpo, bo wysłałem to Monice i Ani. Przy czym Monika... Powinien się odnaleźć jako taki... To on jest protoplasta korpo. Ale posłuchaj, bo ja się dowiedziałem, że w sferach korpo to ta strona jest dobrze znana i jest uważana za starszą niż internet. Cytując... Także widzisz. To jest bardzo śmieszne, biorąc pod uwagę, że Corpo Ipsum Copyright 2015. Przeczytałem na dole. Ale internet powstał w zeszłym roku. Że internet za długo w korporacjach nie istnieje. Inaczej, Mateusz. Zanim ta strona się pojawiła, to internet mógłby równie dobrze nie istnieć. O, pięknie. Na samym końcu. Daj lajka i śledź na fejsie. Tweetnij o Corpo Ipsum albo sypnij hajsem PayPal. Sypnij hajsem na PayPal. Bardzo fajnie. Gratuluję pomysłu. Muszę cię sypnąć rozczarowaniem teraz, niestety, zanie hajsem. Nie! Koza z Jawle nie spłynęła w tym roku.
żartujesz. Tym samym... Ja sądzę, że spłonęła, ale nam nie powiedzieli. Nie, nie, koza przetrwała do końca świąt. Wydaje mi się, że ją po prostu rozmontowali i chciałbym wnieść tutaj postulat o usunięcie kozy z pozycji maskotki naszego podcastu. Znaczy, na razie tam wypchała się, że tak powiem, Agnieszka. Nie, nie, Agnieszka jest patronką. Koza była... Maskotką! Kozę uważałem za taką maskotkę i uważam, że chyba trzeba by ją zdetronizować, bo nie jest zabawna. Tak, bo patronka to jest taka, wiesz... Jak patronka szkoły. Tak, Maria zawsze dziewica, ja tak to rozumiem, że taka jest jej obraz, jest taka, wiesz, nietknięta... jak to powiedzieć? Że to jest taka... obiekt perfekcyjny, wiesz, nietykalny. Można tak myśleć. Ja myślę bardziej w kategoriach, wiesz, patronka szkoły. Tak jak masz szkoła podstawowa imienia Agnieszki. Tak jest Inside Baseball podcast komentarz imienia Agnieszki. Ale nie jest imienia Agnieszki. No jest. Nawet nie jest nazwiska Agnieszki. Jest wiesz... No nie, ale szkoła też nie ma imienia faktycznie czyjegoś, tylko się mówi, że jest imienia kogoś. A szkoła się nazywa szkoła. Nie? Nie zmienimy tytułu podcastu na Agnieszka, to nie będzie... Agnieszka podcast. Agnieszka podcast komediowy. Ja ustalam, że jeżeli dostaniemy jeszcze jakieś ciastka, to rozważymy naprawdę nazwanie chociażby jednego odcinka podcastu Agnieszka. Ja bym tego tak nie deklarował, bo dostaniemy Agnieszka takie podcast. Ciastka, że się zesramy i będzie... Znaczy, mam nadzieję, że dostaniemy takie ciastka, że się nie zesramy. Dobra. Tym razem. Ostatnio. Ale PS smakowały tak dobrze w drugą stronę, jak wchodziły. Ja już nie mogę, Mateusz. Ostatnia rozkminia. Bicie kobiet w ciąży. Specjalnie dla Agnieszki. Stałem sobie na przystanku i przez moją głowę szły takie różne myśli na temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Ja zawsze jak zaczynam myśleć o tym temacie, to dochodzę do takich paradoksów, że przestaję. To jest temat, którego nie da się ruszyć po prostu. No właśnie, nie da się tego trochę ruszyć, ale miałem dosyć ciekawe myśli. Także może stracę dużo szacunku waszego, kiedy będę o tym mówił, ale powiem. Nie, tu nie ma co stracić szacunku. Po prostu równe prawa są śmieszne. Znaczy... Bo równe prawa, znaczy inaczej, inną rzeczą są równe prawa, jeśli chodzi o postawienie osoby w stosunku do prawa, a inną rzeczą jest równo traktowanie. Mhm. No i właśnie, albo bo... równe postrzeganie kogoś. Bo do równych praw, powiedzmy, jesteśmy w stanie zrozumieć to, natomiast równe postrzeganie i równe traktowanie jest czymś niemożliwym do zrealizowania. No. W każdym razie moje myśli szły tym torem. Jeśli mielibyśmy uważać obie płcie za całkowicie równe, to znikłaby taka, wiesz, znikłby ten społeczny zakaz uderzenia na przykład kobiety przez mężczyznę, który jest bardzo sensowny, jako że kobiety najczęściej są po prostu mniejsze i słabsze niż mężczyźni i to jest już fizjologiczna rzecz. I jeśli możemy bić kobiety tak samo jak bijemy mężczyzn na przykład, mimo że wiadomo, w zdrowym społeczeństwie się nie powinno punkty za to. Ja sądzę, że kobiety powinny mieć jeszcze na poziomie płodu, jeszcze na poziomie zapomnienia, równe prawa do wszystkich chromosomów. Także jeżeli na przykład one chcą wziąć sobie, nawet nie czy chcą wziąć czy nie, one muszą mieć równo tyle X-ów co Y-ów. Co powinno rozwiązać ten problem. Ale słuchaj, jeżeli można uderzyć kobietę, to czy można uderzyć kobietę w ciąży? I tutaj wchodzi już, wiesz, taka różnica anatomiczna, której nie przeskoczysz w żaden sposób. Znaczy, ja ci odpowiem, że podobnie jak śpiewał Tim Minchin, only a ginger can call a ginger ginger, tylko mężczyzna w ciąży jest w stanie uderzyć kobietę w ciąży. Okej, okay, mogę to ewentualnie przyjąć. Czyli tylko Arnold Schwarzenegger jest w stanie uderzyć kobietę w ciąży. Ale słuchaj, moja kolejna myśl to jest... No tak, ale czy w zasadzie to mężczyzny okularnika też, wiesz, tak biorąc zasady moralne, nie powinieneś uderzyć? I zacząłem myśleć dalej. Czy jeżeli nie uderzysz kobiety, ponieważ w zasady jest to ktoś mniejszy od ciebie, załóżmy, jeśli jesteś mężczyzną, to zacząłem myśleć, ale czy uderzyłbyś mężczyznę, który jest dużo mniejszy od ciebie? Chyba też nie, bo też trochę, wiesz, chujowo. Także koniec końców wyszło na to, że jeden pies. Znaczy, ja z tego, co rozumiem, to formalnie wypada taką osobę, jeżeli zamierzasz mężczyznę uderzyć, to nie powinno się go sucker punchować. Nie mówię o sytuacjach, wiesz, obrony życia, tak? Albo
napaścisz i wiesz, bo wtedy bycie dżentelmenem schodzi na drugi plan, ale jeżeli zamierzasz mężczyznę uderzyć, to po pierwsze, no wiesz, no pamiętasz jak było kiedyś, kiedy wiesz, byliśmy młodsi trochę, zdejmowało się rękawice i rzucało się wyzwanie na pojedynek. Tak, oczywiście robiliśmy to, kiedy byliśmy młodsi. Zanim dostawaliśmy... W XVIII wieku. Byliśmy dużo młodsi, Mateusz. Pamiętam jak z moim kolegą ze szkoły. Kijan, wtedy jeszcze nie było szkoły podstawówki albo gimnazjum, była po prostu szkoła. Myślałem, że chcesz powiedzieć, kiedy byłem młodą kijanką. Nie, chciałem powiedzieć z naszym kumplem Keanu Reevesem, który też nie jest... który też nie jest... który też nie ma wieku. Nie starzeje się. Nie starzeje się. Nie wiem skąd ta rozkmina przyszła, nie wiem dokąd poszła. Czy dostałem teraz właściwie wiadomość o tym, że David Bowie umarł od raka w wieku 69. Alan Rickman umarł od raka w wieku 69. O, Rickman też od raka. Dwa wielkie talenty, jedna przeklęta choroba. Ktoś odpisał. Trump ma 69 lat. Trzymam kciuki. No. Jeden skorupiak zabił tych dwóch ludzi. Jedne szczypce. Kiedy w końcu zabronimy wchodzenia tyłem do sal z gwiazdami, Mateusz? Można by uratować tylu ludzi. Oh, dobrze. To co? O Jezus Maria. Potrzebuję, żebyśmy mówili o tym temacie jeszcze 30 sekund, bo zapomniałem odpalić programu dopuszczania, wiesz, dźwięków. Także 30 sekund. Czekaj, już prawie mam. Raz, dwa, trzy. Mógłbym teoretycznie po prostu, wiesz, nie puszczać dźwięków, ale nie chcę schodzić poniżej pewnego poziomu, także ten. These are tonight's headlines. Newsy. Znaczy ja uważam, że już dawno zeszliśmy poniżej pewnego poziomu i po prostu teraz drążymy depresję. Wiesz, żeby zejść poniżej poziomu, to trzeba ponad niego wyjść kiedyś. Myślę, że my się stabilnie trzymamy poniżej pewnego poziomu. Ale wiesz, zależy jak zdefiniujesz pewien poziom, bo możesz go zdefiniować dosyć nisko i wtedy będziemy generalnie na plus. I takich właśnie słuchaczy szukamy. Chcesz powiedzieć, że my schodzimy do pewnego poziomu i liczymy, że dokopiemy się do jakichś złoży słuchaczy. To jest... No. Złoża słuchaczy, tak jak złoża. Trzeba bardzo głęboko kopać, żeby dostać się do złóż ropy. Wiesz, jeśli w świecie dysku są złoża tłuszczu, ponieważ jeden ze słoni kiedyś spadł z żółwia i grawitacja sięgnęła go z powrotem na górę dysku i rozbił się na jednym z kontynentów. Ej, było coś takiego. Było w piątym elefancie. Zajebiste. To co, przechodzimy do newsów, mój drogi. Z krótkiej piłki chciałem ci tylko powiedzieć, że zrobili takie krótkie zestawienie. No. W latach 2008 do 2013 ile uszkodzeń samochodów zostało spowodowanych przez niedźwiedzie. W 2008 było to 162 uszkodzenia. W 2009 93, w 2010 188 przypadków. Natomiast od 2010 były to kolejno 23, 34 i 10. No nieźle. Ten spadek został spowodowany paroma czynnikami. Po pierwsze, jedzenie było lepiej zarządzane, to znaczy, że śmietniki były lepiej opróżniane i zwierzęta się tam nie pchały. Drugim czynnikiem było to, że niektóre niedźwiedzie nauczyły się otwierać klamki i wchodzić do samochodów bez wyrządzania uszkodzeń. Wiesz, jeśli koty potrafią? Też nie, drzwi samochodowe. No, ale to są, wiesz, niedźwiedzie, stary. Ja nie wiem, z czego oni się... Znaczy, wiesz, i zakładając, że ktoś uważa to za pozytyw, ja nie wiem, dlaczego ktoś uważa to za pozytyw, bo to tylko znaczy, że niedźwiedzie stają się mądrzejsze i prędzej czy później dojdzie do konfliktu między nami. Myślę, że nie. Czy nie byłoby chujowo, gdyby akurat w momencie, kiedy twoje roboty, wiesz, uzyskają świadomość i zaczną wojnę przeciwko ludziom, to z drugiej strony, na drugim froncie będziemy walczyć z niedźwiedziami? Ja się myślałem kiedyś o tym na takiej zasadzie, czy kiedy ludzie wyewoluowali na odpowiedni poziom, to czy nie zablokowali rozwoju innej cywilizacji już? Mm-hmm. Takiej, która mogłaby, wiesz... Bo my naturalnie zakwitnąć? Musieliśmy... No bo my musieliśmy poświęcić naprawdę dużo lat, żeby od kolesia, który wziął patyk, tak? Tak. Od małpy, która operowała patykiem, zacząć otwarzać własne cywilizacje i dopiero po tysiącach, milionach, wiesz, no nie wiem nawet kiedy byli pierwsi ludzie.
żeby tak stwierdzić, jaka to epoka była i ile to czasu do... Homo sapiens. Wpisałem First Man i wyskoczyło mi Wiki of Ice and Fire. Homo sapiens, szukam tutaj, ale... Ten... Ale Homo sapiens to jest, też nie jest do końca pierwszy człowiek. No nie, ale pierwszy człowiek rozumny. Ale wcześniej były małpy nierozumne, które też formowały w pewien sposób jakieś kultury. To fakt, masz rację, dobrze. Ale no, wiesz, pierwsze pytanie, czy zablokowaliśmy rozwój jakiejś innej rasy, ale dlaczego ustalane jest tak to, być? Ustalane jest to, że mamy wspólnego przodka, tutaj Homo erectus, nice. około 2, tutaj mówią od 10 do 2 milionów. Albo, no tutaj liczą około, można oszacować, tak? A generalnie te szacunki są bardzo mocne, nie? W zasadzie szacunki są do jednego miejsca po przecinku, więc jak mówię 2 miliony, mogę mieć na myśli 0,2 albo 20, nie? O to chodzi raczej tutaj. No więc wiesz, ale na dłuższą metę. Ustalmy, że no i tak to jest tak daleko, tak dawno, że to nie ma za bardzo znaczenia, nie? Ale ty się koncentrujesz na przeszłości, ty myślisz, co mogłoby być kiedyś, a ja myślę o tym, co mogłoby być w przyszłości. Zauważ, że kruki posługują się narzędziami, żeby wyciągać rzeczy na przykład z butelek. Co znaczy, że wiesz, kilka milionów lat i możemy mieć drugi rozumny gatunek na Ziemi. No tak, tylko problem jest taki, że... To praktycznie raz, dwa, trzy. Jak zobaczylibyśmy, że kruki zaczynają tak robić... A czy moglibyśmy bylibyśmy w stanie pomóc jakiemuś gatunkowi wyewoluować? W sensie wziąć nauczyć ich pod swoją pieczę? Nauczyć zachowań? Chyba tak. I to jest takie ciekawe. Nie wyewoluować oczywiście fizycznie, bo to jest inna sprawa, ale mam na myśli społecznie? Nie no, fizycznie też, bo możesz zabijać kruki, które się nie uczą łatwo, a rozmnażać te, które się uczą łatwo i nie no, wykazują, jasne, wiesz, kreatywność. Nie mówię przez sztuczny dobór, tak, ale no dodatkowo to, że my się jakoś tam rozwinęliśmy, to jest kwestia taka, że stopniowo te rzeczy dostosowały nas mózg do tego, że jesteśmy w stanie te rzeczy zrozumieć. Mhm. Tacy ludzie się w tych cywilizacjach odnaleźli, więc zastanawiam się, czy byliśmy w stanie sztucznie wyhodować jakąś cywilizację. Ja proponuję sprawdzić to, spróbować na jakimś stworzeniu na to zrobić. Na przykład niedźwiedziach, skoro już otwierają samochody, teraz powinny jeździć. Już jeżdżą w cyrku, niedźwiedzie jeżdżą na bardzo małych rowerkach. No i słuchaj, jeśli to się uda, to możemy spróbować zrobić to z ludźmi potem. W ogóle wyobrażasz sobie, że niedźwiedzie chodzą z tobą do pracy i siada, przychodzisz do pracy, siadasz w biurku, a tam obok jest niedźwiedź i on się wkurwił, bo dostał właśnie bardzo trudny case. I bierze łapą zrzuca w ogóle komputer. Wiesz, kiedy twój szef niedźwiedź dostał trudnego maila, bo słyszysz takie... I musisz, wiesz, jeżeli na przykład trudny case do załatwienia z szefem, wiesz, jest to bardzo, bardzo ciężki job, to przychodzisz z jednym fiszem dla niego. Tak. Salmonem i rzucasz mu takiego salmona, a on się cieszy. To, no wtedy się cieszy, ale wiesz, on tego salmona rozwiąże tak w ASAP-ie, że tak powiem. No dobra, ja chciałem tylko poruszyć niedźwiedzie. Jestem zachwycony niedźwiedziami. I chciałem ci powiedzieć o piekle Konrada. O Jezus, napisałeś, żebym nie klikał. Piszę, żebym nie klikał, więc nie kliknąłem, ale widzę w tytule. Czy słyszałeś o Miss Universe, co się zdarzyło, czy nie? Słyszałem, ale. Cześć. Przyznam, że kiedy to zobaczyłem na wideo, to schowałem się pod stół. Tak? Tak. Tak myślałem właśnie, że to jest generalnie twoje piekło. Idea jest taka, dla tych, co nie wiedzą, bo ja nie wiedziałem o tym, dopóki ktoś mi nie podesłał tego fejla. Idea jest taka, że prowadził. To jest trochę tak, jakby wybory Miss Universe prowadził Karol Strasburger. Dokładnie tak, ponieważ bo to jest koleś, który robi familiadę amerykańską. On się nazywa Mr. Fields chyba, nie? On się nazywa. Steve Harvey, nie, co? Czekaj. Harvey, tak? Steve Harvey się nazywa. Steve Harvey, o dobrze, bo ja tutaj jakiś komentarz przeczytałem. Dobra, on się nazywa Steve Harvey i on prowadzi generalnie familiadę ichnią. To się nazywa Family Feud. Tak. Z nim jest mnóstwo gifów w internecie, zwykle związanych z jakimś pytaniem seksualnym. No generalnie idea jest taka, że ci twórcy tej familiady oczywiście specjalnie takie pytania układają, a on mówi, o mój Boże, jak to jest gorszące, nie? No. Więc taka jest idea, żeby to było, wiesz, żeby to się sprzedawało. Natomiast został on tutaj wyznaczony jako hosta Miss Universe. No i dostał karteczkę, na której była napisana zwycięzcy. Oczywiście wszyscy czekają na ogłoszenie wyników i pomylił dziewczynę.
Tak. Miał powiedzieć chyba Miss Filipin, ale powiedział Miss Kolumbii. No i ta Miss Kolumbii oczywiście dostała koronę, przepaskę, wszystko. I wiesz, wychodzą kurwa ludzie, zaczynają śpiewać You are the best in the world, cokolwiek i tak dalej, nie? I wiesz, ona się tam rozwiesz, muzy szczęścia i tak dalej. I w tym momencie on mówi, przepraszam, nastąpiła bardzo, bardzo poważna pomyłka. I musieli wyjść i tak jakby wyszła tam z Filipin i za bardzo nie chcieli ściągać tej Miss Kolumbii. Ona za bardzo sama nie chciała zejść i jest taka straszna, niezręczna sytuacja, jak muszą jej ściągnąć koronę w ogóle i dać tej drugiej. Co ty byś chciał, Mateusz, oddać? Nie, znaczy... To nie o to chodzi, bo ona jest zagubiona strasznie, ale cała ta sytuacja jest tak zajebiście śmieszna. Ja mam jedną rzecz na obronę Steve'a Harvey'a. Czy widziałeś kartkę, którą on miał do przeczytania? Tak, widziałem, powiedziałem. No jasne, że to nie jest jego wina w zupełności, ale nieważne, bo it's too late, the damage is done, jak to mówił Sean Connery. It's too late, the damage is done. Świetna historia. Ja faktycznie prawdopodobnie odebrałbym sobie życie. Gdybym mógł w takiej sytuacji, ale wiesz, no on jest człowiekiem, który ma tyle doświadczenia, że dla niego prawdopodobnie to jest, wiesz, nic. Ja sądzę, że w ogóle gdyby nie, z drugiej strony, gdyby nie on, ja bym się o tym w ogóle nie dowiedział, więc ej, właśnie, może to było planowane w pewnym sensie. Nawet nie wiedzielibyśmy, że nastąpiło, wiesz, wybranie Miss Universe w zeszłym roku. Bo kogo to obchodzi tak naprawdę? Tak. Gdyby te kobiety, nie wiem, rozwiązywały fizyczne problemy. Tak, gdyby na przykład przepychały ciężarówkę z jednego miejsca do drugiego. A takie fizyczne problemy. Takie fizyczne problemy. Bardziej fizyczne problemy niż sobie wyobrażałem. Znaczy, on by wtedy byłby inżynierami. Mhm. No bo różnica między fizykiem teoretycznym a praktycznym jest właśnie taka. Nie chciałbym być na jego miejscu. Co najgorsze, jest szansa, że kiedyś będę na jego miejscu, ponieważ prowadzę komiksofony i nie wiadomo, wiesz. Czy wyobrażasz sobie, że kiedyś... Sądzę, że skala jest trochę mniejsza, ale trzymam kciuki, stary. Nie, zobacz. Inside Baseball, załóżmy, że wybuchnie kiedyś i stanie się... Kuba Wojewódzki powie o nas w radiu i zacznie nas słuchać bardzo dużo osób i w pewnym momencie ktoś się zgłosi i powie, że uważała, że mamy dobry flow i czy poprowadzilibyśmy na przykład rozdanie... Ale ja sądzę, że polskie oni, nagrody. Ja sądzę, że oni by liczyli na to. Kto? Co? No, a ludzie, liczyliby którzy... na to, że powiemy coś głupiego. Myślę, że nie mogliby się nie spodziewać. Liczyliby na jakąś zmiankę o Hitlerze i Jezusie. Prawdopodobnie. Najpewniej w jednym zdaniu. Tylko tutaj. Prawdopodobnie nie tylko tutaj. Niespodzianka, masz braciszka. Podesłane przez Skrobola. Oh Jesus. Ja muszę ostrzec, jeśli ktoś ma delikatny żołądek albo głowę, to generalnie powinniście pominąć sobie wchodzenie w tego linka, a możecie nawet przesunąć podcast kawałek do przodu. Nastolatek z bólem brzucha trafił do szpitala w Indiach i okazało się, że ból był powodowany przez... Czekaj! Czy to był przez ziemniaka? Czy był przez włożonego ziemniaka w celach antykoncepcyjnych? Nie. Chciałbym, znaczy wiesz, jeśli chodzi o kształt tego, co z niego wyjęli, to owszem, jest to trochę ziemniak. Dobrze, opowiadaj. To był nierozwinięty płód jego potencjalnego brata bliźniaka, który miał 2,5 kg, włosy, kawałki kości, zębów i był taką masą generalnie. No tak. To jest nowa dieta cud, pozbądź się rodzeństwa, bo 2,5 kg generalnie jest lżejszy teraz ten chłopak. Teraz powiem ci coś... Ale jest też lżejszy, o, czekaj. Daj mi chwilę. Mhm. Potrzebuję zrobić research. Pytasz, szukasz ile waży dusza? Tak! Jestem lżejszy o 21 kg. 21. Słuchaj, przeczytam ci teraz zdanie, które zmrozi ci krew w żyłach. Jezus Maria, ty, że wiedziałeś, czego szukam. Wiedziałem. Lekarz powiedział, technicznie rzecz biorąc, płód był żywy i rósł dzięki metabolicznym procesom w jego ciele. Czyli ten płód... Znaczy był żywy w sensie ograniczonym, to znaczy no rósł, ale nie miał mózgu, nie? Nie, to nie była istota ludzka, to był po prostu kawał mięsa, który generował, wiesz, sobie kości i mięśnie i nie wiem, generalnie masę taką cielesną. A. Ja nie wiem, czy bym chciał się pozbywać, ja bym chował.
Ostrzegam przed fotografią, ale jeżeli zobaczycie fotkę, to ten płód, jak wielu hindusów, ma bujne, ciemne włosy. Ale ona nie jest aż tak obrzydliwa. To jest po prostu kawałek skóry, z której mięsa, z którego wystają zęby i tak dalej. No tak, tylko że patrzysz na to w kontekście, że to było w czyimś brzuchu. No tak. Znaczy, on nie będzie wkładał tego z powrotem. To już zostało z niego wyjęte, spoko. No. No nic. To tyle, jeśli chodzi o koszmary na dzisiaj. Ale no ja powiem tak. To jest mężczyzna, który mógł uderzyć kobietę w ciąży. Ta, ta, ta! Stracona szansa. Stracona szansa. Już jest za późno, już nie może. Dlaczego tak się zawsze dzieje, Mateusz? Why does this always have to happen? Oh, Jesus Christ. Szkoda mi. Gruby temat. Stracona gruby, ale dobry. Mhm. Gruby, ale dobry. I zobacz, jak podpasował. Fiesta. To jest taki ciekawy temat dosyć, ale idea jest taka, że jest na Reddicie grupa The Red Pill, która generalnie jest chyba, bierze się od Matrixa, czyli weź czerwoną pigułkę i się obudź, zacznij żyć tak jakby. A wake up, people. Tak, wake up, people. Czyli generalnie zobacz, co chcesz robić w życiu, taki zobacz, co chcesz wybrać od życia i weź to. Taka trochę walka z depresją, trochę samopomoc i tak dalej. Ja myślałem, że to jest takie teorie spiskowe. Nie, to jest generalnie od dzisiaj zacznij żyć, tak? O, fajnie, że może mi się bardzo przyda. Bardzo ciekawe dużo rzeczy, bardzo ciekawe dużo rzeczy to jest. I mnie zainspirowała tutaj jedna historia, bo i tu chyba trafiłem na tą grupę a propos walki z prokrastynacją, bo wszedłem kiedyś na taki, wiesz, jak to się mówi, taką imprezę wikipediową, że klikasz na jeden link i przenosisz się dalej, nie? Mhm. I nagle się okazuje, że masz 10 tysięcy linków i czytasz po kolei wszystko. I trafiłem gdzieś na tą stronę jakiś czas temu i tu jest o tym, o kolesiu, który... A, już wiem. O kolesiach, trafiłem na kolesi z depresją, jak sobie różnie radzili z tym. No i oczywiście byłem, jako że zajmowałem się też takimi motywacyjnymi rzeczami do tych swoich rzeczy z doktoratu, jak sobie, jak właśnie takich ludzi motywować do czegoś i tak dalej, trafiłem tutaj do kolesia, który był, chciał zabić siebie, chciał popełnić samobójstwo, ale stwierdził, że pierdoli, wybierze wszystkie swoje pieniądze, miał generalnie duży problem w życiu, to znaczy nie mógł poznać kobiety, nie mógł się z nikim przespać, generalnie był, no, nie mógł spać, wkurzał się na ludzi za to, że oni mogą spać też, no generalnie był taki wielką kulką nerwów i tak dalej. Czy mogę tutaj wrzucić tylko małą dygresję, że gdybyśmy nie piętnowali społecznie prostytutek, to taki człowiek nie miałby problemu? No i właśnie o co chodzi? Ten koleś wziął wszystkie swoje pieniądze i stwierdzi, że pierdoli wszystko i jedzie do Meksyku, żeby kupić sobie narkotyki i zaspać się na śmierć. Chciał tutaj barbiturates, tak? To jest barbituany, to jest po polsku. Co to są narkotyki? To jest rodzaj narkotyków? Barbiturates. To jest jakaś grupa. To jest antydepresanty. A, okej. Okay. Nie, czekaj, depresanty. Central Nervous System Depression. Nie, one tłumią. To są tłumią centralny system nerwowy. Okej, dobra. Czyli generalnie to jest anestetyki. Czyli znieczulacze. Znieczulacze, aha. Dobra. I wygląda to w ten sposób, że... wygląda to w ten sposób, że wziąłem kasę, pojechał, ale stwierdził, że skoro ma umrzeć, to zamówi sobie prostytutkę. Zapytał ta kierowcę taksówki, gdzie może kupić kokainę i trafił do pokoju, gdzie jest właśnie łóżko z odpowiednią panią, z łóżkiem w kształcie serca. Z kijem do tańca i jacuzzi. Spędził tam pełny tydzień. Wciągając pokę z jej cycków, a potem pijąc tequilę i jedząc, wiesz, garście wiagry, potem stwierdził, że w sumie to, mając tutaj trzy trójkąty i potem po tej całej orgii stwierdził, że w sumie życie nie jest takie złe. Spakował swoje rzeczy i wrócił do domu.
No, także wniosek z tego taki, jeśli w waszym życiu coś wam nie pasuje, to zmieńcie to. Znaczy, ja wydaje mi się, że to jest... Ja zawsze to komentowałem w trochę inny sposób, że znajdując się w sytuacji toksycznej, nigdy nie wiesz, że jesteś w sytuacji toksycznej. Musisz zrobić coś ekstremalnego, żeby to zobaczyć. Nie, musisz wyjść z tego. Ktoś inny jest ci w stanie powiedzieć, że jesteś w toksycznej sytuacji, ale ty nie jesteś w stanie tego zrobić. I to bardzo łatwo jest. Starsi ludzie bardzo często to widzą, jeżeli mieli jakiś trudniejszy związek. A zwykle ludzie przechodzili przez jakiś taki chociaż jeden w swoim życiu, żeby wiedzieć, że nie potrzebują czegoś takiego. Tak. To zwykle jesteś w stanie takie rzeczy zobaczyć dopiero z perspektywy czasu. I najczęściej to jest to, co po prostu wystarcza. I to się przejawia nie tylko do związków, ale do wszystkiego. Jeżeli tkwisz w toksycznej pracy i tak dalej, to często te problemy, o których myślisz, są w ogóle w skali świata bardzo małe. No wiesz, no tak. Nie, dlatego są małe z punktu widzenia gatunku, ale dosyć ważne z punktu widzenia jednostki. Nie. Te właśnie problemy są małe z punktu widzenia tej jednostki, tylko one są bieżące. I to czyni je takie, niebezpieczne, tak jakby. Mhm. Natomiast nie są, wiesz, w każdej chwili powiedzenie pierdolę tego jest też opcją zawsze. No. Pierdolę to jest zawsze opcją i to jest fajna rzecz do wiedzenia tego. To jest szczęśliwa historia człowieka, który powiedział pierdolę i odkrył w życiu nowy sens. No. Ściąganie kokainy z cycków dziwek. No, w pewnym sensie tak. Ja to widzę opcję, żeby coś takiego zadziałało, bo wiesz, ty nie widzisz, żeby w życiu było dla ciebie coś dobrego, a tutaj sam się przekonałeś na własnej skórze, z własnej woli, że są dobre rzeczy i wiesz... Skoro I one mogą się zdarzyć właśnie tobie. Tak, i skoro to jest dobre, to może są jeszcze inne dobre i wiesz, nawet nie musi skończyć jako ćpun, może skończy jako prezydent. Kto wie? From zero to hero, Mateusz. Mam informację z ostatniej chwili, która może cię ucieszyć. Łamiąca wiadomość? Tak, łamiąca wiadomość z Łodzi. Łódź nie ma prądu, jest odcięta. Śnieg, mróz, odcięty prąd, zakorkowane ulice. Nie. Znaczy, przepraszamy Łódź, jest nam przykro. Jest nam przykro, że nie macie prądu i mamy nadzieję, że szybko się podniesiecie, ale też potwierdzacie teorię, że żyjecie w najstraszniejszym mieście w Polsce. Jezus Maria, jestem... Przesadzam trochę. Łódź jest spoko. Już czekaj. Tłumaczyliśmy się już ostatnio, jebać to. Idziemy dalej. Nioch. Naprzepraszałem się Łodzian już w ostatnim odcinku. Nie no, umówmy się, że będziemy brechtać z Łodzi, nie? Tak, nie, to my ten... Boczymy Łódź się, to bo jest się taki, Łódź to jest taki Sosnowiec Polski trochę. Tak. Kto się czubi, ten się lubi, Łódź. Łódź to jest Sosnowiec Polski. Ale nie ludzie, ale miasto. Bo Sosnowiec tak. Generują ludzie, a dla mnie miasto samo. Bo tak, ludzie są spoko z Łodzi, ale miasto jest śmieszne w chuj. Jak widać, nawet nie stać ich na prąd. Dokładnie. Trochę napadało śniegu i już nie ma prądu. Wszystkie miasta i wioski obok mają, a Łódź nie ma. Łódź utknęła w lodzie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Może słyszałeś, ostatni tydzień trąbili we wszystkich mediach, że w Ameryce nastąpiła kumulacja, która nie była, jest niespotykana. 1,6 miliarda dolarów było do wygrania, ponieważ od 4 listopada nie było zwycięzcy w jednej z największych loterii. Nie wierzę w to. Nie wierzę, ale lotto to jest największe oszustwo na świecie. No wiesz, może... Sprzedajesz ludziom marzenia w ogóle, zabierając ich ciężkie, zarobione pieniądze. Sprzedajesz im... Jakbym ci powiedział, Konrad... No? Jak mi dasz dychę, to ja rzucę kostką. Jeżeli wypadnie jedynka, czy dziesiątka, co, jaki numer wolisz, wybierz, to dostaniesz 50 zł z powrotem. Zagrałbyś? No możesz wygrać 50 zł, Konrad. No fakt, tylko że taka jeśli chodzi... się nie zdarza. Jeśli chodzi o szansę lotto, to tak naprawdę musiałoby to być, jeśli rzucę kostką i ona spadnie ze stołu jednocześnie, kiedy jednocześnie ktoś wejdzie do pokoju, ja to rzucę bardzo, bardzo dużą kostką. To jest bardzo duża kostka. Dobra. To jest generalnie bardzo duża kostka. W każdym razie padło zwycięstwo. Przez cały tydzień wszędzie mogłeś znaleźć screeny na przykład z telewizji amerykańskiej, która w wiadomościach podawała, jak zwiększyć swoje szanse na wygraną. Kup jak najwięcej losów. Powiem ci tak, to jest taki straszny biznes, no jest, że wiesz. To jest masakra. Jest to tak nieuczciwe i jest to jedno wielkie oszustwo. I to gra na najbardziej prymitywnych takich zachowaniach. To znaczy
ludzie wierzą w hazard, bardzo łatwo jest ich oszukać, prezentując właśnie to w ten sposób. Jak ci powiem w początku, daj mi złotówkę, rzuć monetą i jak wygrasz, dostaniesz złoty 50. Mhm. To się zgodzisz? No nie wiem, może no nie. Mam żyłkę hazardzisty. Jeśli masz choć trochę z matematyki wiesz, to nie. Make ale it, jeżeli to make rozsądniesz... it złote 60, to you've got a deal. No na przykład, nie? Ale jeśli to rozciągniesz do bardzo dużych liczb, to ludzie zaczynają w ogóle mówić, że to są zupełnie inne zasady, chociaż tak naprawdę mechanizm jest ten sam. Jest to gówno, jest to najgorsza rzecz, bo to bogaci ludzie nie grają na loterii. Grają w to ubodzy ludzie, którym sprzedajesz tak naprawdę najgorszą rzecz, bo bierzesz od najgorszych ludzi kasę, a sprzedajesz im nadzieję. No tak, tylko że to nie jest oszustwo. Sprzedajesz im kota w worku, czaisz. To jest wszystko jawne. To nie jest tak, że ktoś ci wciska kit albo nie da ci tej kasy, jak wygrasz. Hazard jest nielegalny. No nie jest. Dlaczego legalne? To jest legalne? Kropka. No ja stawiam kropkę. Ja ci powiem dlaczego. Ponieważ loterie są najczęściej państwowe. I powiem ci drugi powód. Ponieważ nie są państwowe. Zanim ci powiem, kto wygrał, to powiem loterie ci... Loterie nie są państwowe, Konrad. Powiem ci, lotto nie jest państwowe? To nie, totalizator sportowy nie jest państwowy. Dobra, przecież. Jebać, słuchaj. Powiem ci drugi powód, ale przede wszystkim... To jest spółka ZO. No. Pełną kwotę dostałbyś tylko wtedy, jeśli zgodzisz się na coroczne wypłaty zamiast wypłaty naraz, bo jeśli chcesz wypłaty naraz, to dostałbyś z 1,6, dostałbyś około miliard. Poza tym 36% z tego zabierze ci federalny rząd USA, a dodatkowy procent zapłacisz stanowi, z którego pochodzisz, tam gdzie płacisz podatki, bo płacisz podatek od zwycięstwa. Jakby tego było mało, to nagrodę generalnie zdobyły trzy osoby. Trzy osoby wygrały tymi numerami, które... Więc to jest podzielone jeszcze na trzy. Ale... No. Ale generalnie, wiesz, no pełną kwotę pojebaną wciąż dostali i zacząłem się zastanawiać, co mógłbym kupować, gdybym miał tak dużo zbędnych pieniędzy. I przeglądałem sobie strony najróżniejsze, które dają ci, wiesz, pojebane pomysły na bardzo drogie rzeczy. Na pewno bym zrealizował pomysł Louis C.K. To znaczy co? Bym otworzył sklep, nazwał go Shitty Pet Fuckers. Shitty Pet Fuckers? Możesz, tak, który możesz oddać swojego podopiecznego do opieki, a my go wyruchamy. W sensie, czekaj, inne psy go wyruchają, czy nie, my go wyruchać, cokolwiek, to płacisz, możesz, taka usługa kosztuje 1 milion dolarów. Mhm. I ludzi, bym otwierał te franczyzy wszędzie. Bym otworzył, bym, tak jak żabki by stały na rogu i wszyscy mówili, co to za sklepy, przecież nikt z tego nie korzysta. Ja bym otwierał i mówię, że mamy sukces, odnosimy coraz większy sukces. Otwieramy kolejne franczyzy. To jest cały, Shitty Pet Fuckers, to jest cały sketch Louis C.K. na ten temat. Uwielbiam. Tak, ale czy ideą tego jest, żeby znaleźć kogoś, kto będzie chciał, żeby wyruchał mu psa, czy ideą jest, żeby wsadzić ludziom do głów pomysł, że taki biznes faktycznie się sprawdza? Jeszcze raz? Jaki jest cel tego wszystkiego? Sprawić, żeby ludzie myśleli, że taki biznes nie ma celu, masz kupę kasy. No tak, ale nikt nie korzystałby z tego twojego biznesu, to byłoby nielegalne. To nie o to chodzi. No to tym bardziej, jak mogłoby być nielegalne, skoro nikt by z tego nie korzystał? No nie wiem, oferujesz usługę, która jest nielegalna. No i dobrze, ale dopiero możesz mnie zakuć, jak skorzystasz z niej. Chyba tak. Nie wiem, czy można by cię zakuć, chcesz słuchać psy. Nie możesz wsadzić kogoś za... Na przykład, jeżeli jesteś prywatny, jeżeli jesteś zabójcą, powiesz, zabiję kogoś za 10 milionów dolarów i nikt ci nie podejdzie, to nie mogą cię skazać za zabicie kogoś. Nie jestem tego pewien. Jeśli słucha nas prawnik, to proszę o korektę. Może ktoś cię sprowokować i może cię zatrzymać za nim. Ale jeżeli masz plan popełnić przestępstwo, to nie jest również nielegalne. Ale nie masz planu popełnienia przestępstwa. No masz. No jaki mam plan? No założyłeś firmę, która oferuje no zabójstwo. No dobra, kogo chcę zabić? No, jaki mam? Opisz mi mój plan. To musi być plan, kurwa, co najmniej jak z Ocean's Eleven, bo przecież mnie znasz. Kogo chcę zabić? Nie wiadomo, kogo chcę zabić. Nie możesz skazać kogoś za... Nie, ty nie chcesz zabić. Ty oferujesz, że zabijesz kogoś za pieniądze. Czyli chcesz zabić osobę, za którą ci zapłacą. Nie. Ja muszę dostać pieniądze, żeby chcieć zabić. Jeżeli nie dostanę pieniędzy, to ja nie chcę nikogo zabijać. No, ale może ktoś się skusi. No to jak się skusi, to pogadamy. Nie, no oczywiście, że to jest. Jestem ciekawy, jeżeli mamy prawników, to jesteśmy ciekawi, jak to wygląda. Mateusz, odzywamy się do ekstremalnie nielegalnie. totalnie nielegalne. To brzmi tak nielegalnie, że mógłbyś zrobić reality show wokół tego.
i mieć mnóstwo słuchaczy, tudzież widzów. W każdym razie, słuchaj, przeglądam sobie to te strony. U nas był Bartek Zakrzewski chyba. Pamiętam, że z nim miałem takie prawnicze dysputy. Więc Bartek, jeżeli nas słuchasz jeszcze, napisz mi proszę, czy to jest legalne, czy nie. Ja obstawiam, że jest to... Że jest to półlegalne, absolutnie nielegalne. Popełnienia przestępstwa. Ja uważam, że to jest pół nielegalne, a ty uważasz, że to jest absolutnie, totalnie nielegalne. Tak. Ekstremalnie nielegalne, czy tylko absolutnie nielegalne? Uważam, że jest to nielegalne. Extremely illegal. It's extremely illegal to say I want to kill the president of United States of America. With a mortar. Six Emperor Tyrannus. Okej. Okay. Posłuchaj, co możesz kupić, co możesz kupować zamiast normalnych rzeczy. Tak, bo mam małą historyjkę związaną z tym. Dobra. Przeglądam sobie te rzeczy i wiesz, są tutaj na przykład, czy wiesz, że możesz w Ameryce kupić zupkę chińską, która kosztuje $43? No. Nie. Ja rozumiem, że możesz kupić zupę chińską, która kosztuje 43. Nie, to jest taka zupka w kartonowym pudełku z przykrywką taką, wiesz, aluminiową. I przeglądam te rzeczy i znalazłem kolorowy papier toaletowy, $20 za 3 sztuki. I jest między innymi czarny. I przypomina mi się, że Monika była przed chwilą w Łodzi? Nie mogę sobie przypomnieć teraz, gdzie była. Czy w Krakowie? Gdzieś była. Była na expo logistycznym. W ramach tego expo był bankiet dla, wiesz, dyrektorów i szefów spółek i tak dalej. Ona na tym bankiecie również była w ramach swojej pracy i w toaletach był czarny papier toaletowy. Mhm. Teraz... Szatka nie jest, co tu wiesz? Monika nie zrobiła zdjęcia, ani nie wzięła tego papieru do domu, więc nie mam, wiesz, nie mam czym się pochwalić z tej wizyty. I nie możesz też... Możesz mi powiedzieć, że jeżeli nie dostanie pierścionka z jakiegoś powodu, to jest ten powód. Ewentualnie powód, o którym będziemy mówili pod koniec. Przypominam, że ty kupiłeś sobie ochraniacze na łyżwy w kształcie, kurwa, jamników. Kupiłem ochraniacze na łyżwy w kształcie jamników. Mateusz, nawet nie jeździsz na łyżwach tak często. Nie tylko jeżdżę na łyżwach, ale mam własne łyżwy i te łyżwy nie miały ochraniaczy. Poza tym ochraniacze nie były drogie. Poza tym, jeśli ty przeszedłbyś obok tych ochraniaczy obojętnie, to jesteśmy z innej gliny zbudowani. Naprawdę. I nie kłamię tutaj. Polecam, na moim Facebooku możecie zobaczyć te ochraniacze, zdjęcie jest publiczne. W każdym razie poszedłem za tropem tego papieru toaletowego, bo stwierdziłem, że wiesz, że skoro taki papier faktycznie jest, można go kupić, to pewnie jest coś jeszcze dziwniejszego i możesz kupić pozłacany papier toaletowy. Kosztuje $250. Czy my nie gadaliśmy o tym, jakie takie rzeczy można załatwić? Chyba nie. W każdym razie jest to, wiesz... Ej... Artykuł mówi, że jeszcze nigdy wyrzucanie pieniędzy do toalety, jest takie sformułowanie po angielsku, nie było. U nas się mówi wyrzucać pieniądze w błoto, oni mówią throwing money down the toilet. Znaczy, no ja ci powiem, wpisałem stuff for rich people i możesz kupić sobie, jest 92 rzeczy, więc przeczytam ci. Konia, no. Wino, żaglówkę, spinki do bankietów. Możesz zrobić film. O, zrobiłbym film. Upraszczasz, ale nie podajesz żadnych szczegółów. Jakiego rodzaju to jest łódka? Jak? Żaglowa. No tak, ale czy to jest jakaś... Motorowa. Jakakolwiek. Masz dużo pieniędzy, możesz kupić wszystkie. Możesz. Ja znalazłem artykuł, który tłumaczył, że mógłbyś praktycznie wykupić wszystkie domy w jakiejś dzielnicy amerykańskiej albo małe miasteczko. Kurwa, i żyć tam tylko ty, byś nikogo nie wprowadzał. No? Mógłbyś wykupić getto w ogóle. No, wykupić getto i nie wiem, dać im nowe meble. Albo zacząć ściągać straszny czynsz. Ja bym wykupił uczelnię w Ameryce i zabroniłbym się uczyć im. Wyobraź sobie, że... To było super. My chcemy się uczyć, nie możecie się uczyć. Jesteś rasistą, wykupujesz wszystkie takie dzielnice, w których mieszkają mniejszości narodowe i zwiększasz czynsze, żeby musieli się wyprowadzać. I wtedy wykupujesz nowe dzielnice, do których się przeprowadzili. I tak, sprawia, żeby... I po prostu jesteś Ameryką. No, super. Złoty wibrator, $325. Ale widziałem jeszcze wersję, która była z diamentami i była jeszcze droższa. Profesjonalne suszenie włosów. Ile? Jezus, ty mówisz ile? Znasz takie... Wiesz co, czynienie ludzi bogatych od obrzydliwie bogatych? Że nie muszą pytać ile? Tak, jeżeli... Był taki motyw w Kim Pasy był chyba.
że było, a ile to kosztuje? Jeżeli musisz pytać o cenę, to cię nie stać. No ja jestem w kategorii ludzi, którzy muszą pytać o cenę, dlatego pytam. Jestem ciekaw. Lokaja. Dla mnie wszystkie te kwoty są pojebane. Ja bym sobie kupił na przykład lwa, na którego możesz ujeżdżać. To jak jest... to się mówi, że jest zwierzę do ujeżdżania? Jezdny? Lew jezdny, no. Jezdny, koń jezdny. Z homologacją. No, albo zamiast bym sobie kupił bryczkę i lwa pociągowego, który by po prostu pociągał moją bryczkę. To ja ci powiem, że ja zapłaciłem 19,90 za moje oba ochraniacze na łyżwy w kształcie jamników. Te ochraniacze działają i dają mi więcej radości niż nie jeden złoty wibrator. Możesz sobie kupić kraj. Jakiś pewnie. A za ile? Na przykład Ukrainę. Ukrainę. Zakończysz konflikt, oddasz ją w prezencie Rosji. Biorąc pod uwagę Eurotrip. Oni byli na Ukrainie? Chyba tak. Albo na Słowacji? Nie pamiętam. Jeśli miałbym oglądać ten film ponownie, to dla tej aktorki. Może w Polsce. Może w Polsce. Za 1 centa otworzy tu hotel. Chciałbym. Dobra, koniec na temat tej wielkiej wygranej. Wow. Czekaj. Znalazłem właśnie... jak się nazywa? Fishing lure. Przynęta na ryby. Za $1,000,000. Wysadzana diamentami i rubinami. Ludzie nie mają fantazji w ogóle. Dlaczego to wszystko jest z diamentami, rubinami i złotem? Dlaczego to nie jest... Nie wiem, stary. Nie wiem. Nikt nie wie, Konrad. Nikt nie wie. Idźmy dalej. Edukacja to podstawa. Mhm. Chciałem ci powiedzieć o... złodziejach samochodu, których na razie policja nie może ich znaleźć, ale zrobili jedną rzecz. I edukacja to jest podstawa. Bo ukradli samochód zaraz po obok urzędu pocztowego. Mm-hmm. I w środku znaleźli odkrycie młodego chłopca. O, super, to możesz... I mieli co z nim zrobić, więc odstawili go przy szkole na lekcję. Do jego szkoły zawieźli, czy do pierwszej? Zawieźli go do jego szkoły na lekcję. O, super. I odjechali dalej. Ja powiem ci, że to jest wsiedli taki złodziej, wsiedli do samochodu, tam był 8-letni chłopiec, zapytali się go, gdzie chcesz, żeby cię wyrzucić, mały? On powiedział, że do jego szkoły podstawowej, więc oni to zrobili, a potem odjechali. To są ludzie pełni szczerości, bo widzisz, popełniają złodziejstwo, które jest czynem bardzo niemoralnym, ale jednocześnie dbają o młode pokolenie, co jest bardzo moralne. Także czy to jest złodziej niemoralny, czy moralny? Czy jest to, wiesz... Nie wiem, czy to nie jest fake. Może tak, to by rozwiązało nasz problem. Ja miałem gdzieś tutaj... O, następny temat będzie taki, gdzie byłem pewien, że to jest fake, ale wygląda to na prawdziwą stronę. Tak, ale tu kolesie zrobili... całą... Wiesz, prezentują całą to. Fakt jest jeszcze jeden. Oni porzucili ten samochód później. Także pytanie, czy to nie byli tacy złodzieje, którzy kradną auto, żeby nim pojeździć, a potem je porzucają. Jak ktoś, kogo znam i nie powiem kto. Kto? Nie powiem. Powiem ci potem. Ja porzucałem samochód? Co? A, wiem kto. No, także co jest to... Co w rodzinie, to nie zginie. Nie złapano tych mężczyzn, bo zostali opisani jako chudzi, czarni mężczyźni. W swoich późnych latach młodzieńczych, czyli late teens to early twenties. Dobra, walić widzisz. To. Tonęły z uchodźcami, stary. Co to jest? O Jezus, to jest taki... To jest tak piękny napis. Policja zamknęła w Turcji fabrykę kamizelek. Tonęły razem z uchodźcami. Zakład produkował wadliwe kamizelki ratunkowe i sprzedawał je syryjskim uchodźcom, którzy próbowali przedostać się do Grecji. Nabywców skusiła cena. Gdy wpadli do morza, natychmiast szli na dno. A jak oni walczyli z terroryzmem, ta fabryka kamizelek? Najwyraźniej nie wiem, tak. Ja pierdolę. One były wypełnione materiałem, który zamoczony robił się ciężki, czyli wydawały się, że są normalne kamizelki, ale tak naprawdę kiedy nasiąknęły, to ciążyły. Perfekcyjne zbrodnia. Kosztowały 20 tureckich lirów, co trzeba sprawdzić, ile to jest na polskie. Za sprawną kamizelkę trzeba zapłacić 70, czyli 50 lirów więcej. A ile jest warte życie twojego dziecka, Mateusz? O nie!
wyobrażasz sobie, że jak to jest taki standardowy ojciec, oszczędzasz na swoich, ale dziecku dajesz najlepsze. I to dziecko patrzy, jak powoli jego i płyniecie, wpadacie i to dziecko się unosi, ale wy już nie. I patrzy, jak jego powoli jego ojciec i jego matka i cała rodzina powoli, tak jeden po drugim idą na dno. 20 lirów to jest 26 zł. 70 lirów to jest 92 zł. Jakbyś miał zapłacić 3 dychy zamiast 100 za kamizelkę dla swojego dziecka. No ja bym się zastanawiał, zwłaszcza, że musisz jej kupić dla całej rodziny. No właśnie, musisz kupić dla siebie, dla swojej żony i dla swojej trójki dzieci. Którzy będą razem z tobą przepływać do innego kraju przez morze. Nie no, ja powiem tak. Jak to z wódką w Polsce. Po prostu dzieciom będzie się rozwadniać. Przez Turcję do nowego życia. A pamiętasz, czy pamiętasz taki komiks był Wieś Obłudno z produktu? O wsi Obłudno? Pamiętam. Łapali, ktoś przejechał im kurę i później próbowali go złapać, żeby go ukarać, chyba go ukrzyżowali. Kury rosół. Tak, i była też taka sytuacja, jak ukradli ciągnik z pobliskiej wsi, bo cały ten komiks był tak robiony na zasadzie trochę Asterixa i Obelixa, który magicznym napojem była wódka, którą oni pili i był tak, na przykład taki koleś. Jest śledzia komiks. Chyba nie. Właśnie googlam. Czekaj, tak? Zaraz ci powiem. Może... I tam był taki motyw, że było Józek, a ty? Nie, Józek nie dostaje. On wpadł do kotła, jak był mały. I była akcja, jak oni właśnie ukradli kombajn jakiś z pobliskiej wsi i go sprzedali. I mówi, że oczywiście zapłatę odebrali we flaszkach wódki albo bimbru, czy czegoś takiego. I mówi, i sołtys pyta, 100? Nie, 80. Targował się. Sołtys mówi, no nic, po prostu dzieciom będzie się rozcieńczać. To się nazywało Zdzichu i wujas na ratunek światu. Zdzichu i wujas. Tylko, że znalazłem info na stronie motywu drogi, ale nie ma tutaj autora. Z kreski wygląda to trochę jak ten koleś, co tuszował śledzia. Marian się nazywał? Co tuszował później śledziowe komiksy, to takie zeszytowe. A nie ma napisane? Tu jest... Nie szukam. Zdzichu i wujas na ratunek światu. Jest to dla nas z Mateuszem dosyć ważne, ponieważ produkt jest czymś, na czym się wychowaliśmy. O Jezus, jeszcze Fantazmata w ogóle. Jezus, ale te komiksy niektóre były świetne. Simpson. I to Simpson. Jest ta osoba, która tuszowała później śledzia. Tylko no, ale się... mówiłem, że nie był to śledziu właśnie. Nie był to śledziu faktycznie. Jezus, jeszcze były KRL-ki też. Super. Nie wspominając już o tym, o Myszkowskim. Emilia Tanki Profesor. To pamiętam wentylator. Ej, produkt powinien wyjść w cyfrowej wersji na jakimś CDPPL czy czymś innym. Ciekawe, czy śledziu coś takiego planuje, czy w ogóle jest to do zrobienia, czy ktoś ma na przykład PDF-y. Odezwij się do niego, żeby i postaraj się wesprzeć, tak szczerze mówię, odezwij się do niego jako ty i może spróbujcie ten projekt wskrzesić, nawet wydanie antologii samego produktu jako taki, nawet wspieram to. No to musiałby jakieś wydawnictwo musiałoby to objąć patronatem, żeby to zrobić, wiesz. No, ale na wspieram to dałoby się zebrać, nie? Myślę, że spokojnie. Więc fajnie by było. Jezus, tyle rzeczy tu było. Ale mi by się najbardziej, bo to jest, wiesz, 23 numery były. To jest szczerze, bo te komiksy prawie się nie zestarzały, jeśli o to chodzi, bo one były bardzo, bardzo dobrze napisane. Napisane, dobrze narysowane. Gang Wąsaczy przecież i Człowiek Parówka. Ej, słuchaj, ja bym widział to w wydaniu cyfrowym, bo chciałbym to w formie takiego produktu, jak był. I 23 numery. Jezus, i te napisy na dole, pamiętasz? Że one miały te takie didaskalia. Tak, tak. Na dole tak, na miały zawsze z twórców. Dobra, wystarczy tego spuszczania się nad naszym tym, nad nostalgią. Ale żyjemy w świecie, gdzie nostalgia króluje. Każdy projekt kickstarterowy, który jest nostalgiczny, wygrywa. Psychonauts 2 zostało sfinansowane. Miejmy nadzieję, że da radę, nie? No. A kto robi to, Tim Schafer, tak? Tak, tak. Oni w ogóle założyli, słuchaj, Double Fine, ta firma, która zrobiła Psychonauts i ostatnio to Double Fine Adventure, które się nazywało jakoś tam. Oni założyli taką stronę, gdzie możesz wspierać ich gry
i zostajesz wtedy inwestorem. I możesz, jeżeli gra się zajebiście sprzeda, to masz szansę, że kasa ci się zwróci albo nawet zarobisz na tym. A ty grałeś w Broken Age'a w końcu, że tak zapytam? Tak, ale go nie skończyłem i straszne mam wyrzuty sumienia z tego powodu. To była dosyć fajna przygodówka. Ale on zrobił dużo takich ciekawych gier. Na przykład z tego, co widzę, jest też Costume Quest. Nie grałem, ale słyszałem o tym, że grasz grupą dzieci na Halloween i to jest JRPG taki, w których zakładasz kolejny kostium i to ci daje inne umiejętności. Także z nich masz bardzo dużo kostiumów, a z nich, i te, jak jest walka, to te kostiumy z ciebie tworzą na przykład Sasquatcha, albo dinozaura, albo czarodzieja. I każdy z tych ma inne te. I tworzysz z tego tam chyba trzech jest czy cztery postacie i wygląda to bardzo fajnie. W ogóle, Double Fine robi te gry, szczerze, ja takie gry chcę, w takie gry chcę grać, czyli takie, które coś nowego odkrywają, na przykład, jak się nazywało to z Jackiem Blackiem? To ja w to ciągle nie zagrałem! Rock... Mam to na Steamie, zaraz ci powiem. Team Shave? W grach do zagrania. Brutal Legend Brutal się nazywało Legend. To, przez U-Umlaut. Tak. Brutal Legend, stary, ta gra była tak niesamowicie zrobiona, bo ona zaczynała się jak taka jakaś platformówka, a okazywało się, że to jest strategia w ogóle. Tak, mieszanie gatunków na maksa. W ogóle estetycznie też świetnie zrobione, bardzo mi się to podobało. Kurczę, jestem ciekaw. No dobra, ale wracając do Tonęły z uchodźcami. W zasadzie na temat więcej nie ma nic do powiedzenia, to... No to potknąłem się i o. Aha, dobrze. W takim razie potknąłem się i o. A propos tego, co możesz zrobić, jak masz dużo pieniędzy, no. Pytałeś. No to milioner biznesmen został uznany niewinnym zgwałcenia nastolatki, podając powód, że po prostu się potknął. Czy my o tym nie rozmawialiśmy tydzień temu? Być może. Bo ja też o tym myślałem, bo pamiętam, że mówiłem o tym Monice. Nieważne, najwyżej powiemy o tym drugi raz. Znaczy nie ma co tu za bardzo dużo mówić, no. Nie, tu jest kilka szokujących rzeczy, bo powiesz, no tak, tylko że to jest jakiś szejk, prawda, bo on jest, wydaje mi się, że jest z Arabii Saudyjskiej, ale on został uniewinniony w Wielkiej Brytanii. To się zdarzyło w Londynie. Korupcja jest wszędzie, stary. No tak, tylko że wiesz, kraj pierwszego świata, Arabia Saudyjska. On utrzymuje, to jest koleś, który ma żonę, utrzymuje, że zna tą dziewczynę, bo spotykali się często na różnych imprezach i doszło do stosunku, który według niego był przypadkowy, ponieważ się potknął. On mówi, że już odbył seks z jej 24-letnią koleżanką i bardzo możliwe, że mógł być poza swoją bielizną, kiedy się potknął. Bardzo możliwe. No jako, że doszło do przypadkowej penetracji, musiał być poza bielizną, bo inaczej... A ona po drinkach spała w jego domu na kanapie. Obudziła się, widząc go na sobie. Tak. Ha! To nie brzmi tak dziwnie. Czy to nie jest dziwnie? Tak, że... No, ej, weszła do jego domu i spała prawdopodobnie... Jeżeli by widziała go na sobie, no to spała prawdopodobnie nago w jego pokoju. To nie jest tak, że on ją zmusił do tego, żeby weszła. Ona weszła do jego domu i tam zasnęła na kanapie. Tak, ale jeśli ktoś cię zaprasza, żebyś mógł odespać kaca u niego w domu, to nie znaczy, że dajesz mu pozwolenie, żeby cię przeleciał, kiedy będziesz spał. Nie jest powiedziane. Ja będę go bronił tutaj, ponieważ ja wiesz. No, ponieważ nie jest powiedziane, że go przeleciał. Była spenetrowana. Patrz, she woke up with the defendant kissing her and being penetrated. To bardzo źle brzmi, bo to brzmi jakby on był spenetrowany. To jest błąd składni gramatyczny, że obudziła się podczas kiedy... with the defendant kissing her and being penetrated. To brzmi jakby on był spenetrowany. To fakt. No, może tutaj jest... Ja bym uznał jej winę. Na podstawie, tak, na podstawie w własnym złej domu. Gramatyki. Na podstawie złej gramatyki. Jeszcze jeden przerażający fakt. Ona wtedy wstała i chciała znaleźć swoją przyjaciółkę. I próbowała ją obudzić, ale nie mogła. Znaczy, że jej przyjaciółka była prawdopodobnie pod jakimś wpływem czegoś. No, ej. Ale ja nie czaję. Mess with the bull and the horns. Jeżeli idziesz na imprezę i kurwa imprezujesz, masz 24 lata i 18, imprezujesz kurwa z szejkiem. To przypomina też tą rozmowę, którą mieliśmy wcześniej o szczycie atrakcyjności seksualnej. Na jaki okres przypada u kobiet i u mężczyzn. Aha.
No ja bym, więc... ja bym go jednak nie bronił, ale wiesz, kto go obronił? No obronił go sąd, bo koniec końców został oczyszczony. Chciałbym żyć w świecie, w którym dziewczyna może jednak, wiesz, pójść odespać kaca w innym domu niż swój i nie zostać zgwałcona, to byłoby super. Ale wiesz, ale faktycznie drugą rzeczą do rozkminy jest jej rozsądek, owszem. Bo znaczy, idealny świat, a świat, w którym żyjemy, znaczy, to są dwie różne rzeczy. Podoba mi się, że znaczy inaczej, no chujowo tak, że koleś ma dużo kasy i wiesz, jest skandal i tak dalej i teraz wiesz. Ale z drugiej strony są to młode dupy, które z jakiegoś powodu za nim poszły i nie weszły tam z własnej, wiesz, nie zaciągnął ich tam. One weszły tam z jakiejś, ze swojej woli, nie? Tak. Jasne, że jest sytuacja, w której jak ona powie nie, to znaczy nie. Okej? Okay? Ale tak. Umówmy się, że jeżeli wszyscy pijecie alkohol, tak? I tak. Do tego stopnia, że zasypiacie, jesteście konkretnie, nie kontaktujecie, a drugiej laski nie da się obudzić. Przypominam, że ta druga laska nie wniosła żadnych oskarżeń i nic nie ma o niej więcej. No nie. Więc do tego, jeżeli do tego stopnia się doprowadzacie, a masz 18 lat, czyli jesteś pełnoletnia, nie wiem, czy, wracając, że nie wiem, czy w Wielkiej Brytanii też to jest pełnoletność, 18? Tak, ale w ogóle kontakt seksualny możesz mieć po 16 czy 17, nie wiem. Cokolwiek. W każdym bądź razie, no cała ta sytuacja jest taka mocno szyta, mocno wiesz, grubymi nićmi szyta, nie? To wróćmy do, wiesz, do takich podstaw. Czy wierzysz, że się potknął i wylądował na niej penetrując? Oczywiście, że nie. Ale został uniewinniony na podstawie takiego tego. Jak się tłumaczy claim? Dlaczego mój polski jest gorszy niż angielski czasami? Claim. Tak, wniósł taką rzecz, powiedział, taką, ułożył swoje słowa w kształt zdania, które sugerowało, że tak się zdarzyło i dzięki temu został uniewinniony. Czasem, kiedy nie możesz czegoś znaleźć, trzeba pójść naokoło. I went the long way. Pozdrawiam fanów doktora Who. To co, dalej? Lekarstwo na wszelkie zło? O, znowu o gwałcie. Ale też... Super. Ale też... trochę tak, ale też ja nie do końca ufam tej dziewczynie. Aha, czyli myślisz, że ona tak naprawdę poszła ufam, tam? Ufam, że jeżeli nawet on się nie... Jeżeli on przyjął jakąś linię taką obrony, ale ufam też, że jeżeli ona tam poszła, to poszła tam z pełną świadomością, bo nie jest kurwa głupia. W sensie, że też myśli, że może flirtowała z nim, żeby tak, skorzystać z kasy i później, kiedy stwierdziła, że doszło za daleko, to powie, że została zgwałcona. Jest to jej, wiesz, jest to jej prawo, żeby flirtować i tak dalej, natomiast no wiadomo, nie? Jest różnica, że jak ona powie nie, to znaczy nie, tak? No. Ale z drugiej strony, wiesz, ona powiedziała nie po fakcie, tak jakby. Tak, co też jest, wiesz, godne krytyki. Także koniec końców, wiesz, nie wiemy jak było, ale możemy się domyślać. Nie wiem, ale się domyślam. No. Kurwa mać, adwokaci diabła. Nie, ja po prostu uważam, że jeżeli trafiasz do jakiegoś miejsca to i w jakimś stanie, to jest trochę, kurczę, trochę też twój deal, tak? Tak. Chłopcy powinni pamiętać, że nie powinni uprawiać stosunku bez konsentu, jak to się nazywa po polsku, bez zgody, a dziewczynki powinny pamiętać, że świat to świat i różnie może być. Dobra, idziemy dalej. Powoli. Lekarstwo na wszelkie zło. I trzeba tutaj jeszcze powiedzieć. No. Nie bronimy tutaj gwałtu, ale bronimy tutaj zdrowego rozsądku. No dobrze, niech tak będzie. Zostańmy na tym. O. Super! Czekałem na to. Co? Czekałem na to, co jest następne. Okay. A nie. Nie, o ty, co jeszcze później. No to ja chciałem ci powiedzieć tylko, że jeżeli... idąc w drugą stronę i mówiąc, jaki to gwałt jest straszny, możesz dojść do potwornych rzeczy. Gdzie... wydaje mi się, że to jest Korea. Albo Indie. Ja poszukam, a ty mów, o co chodzi. Zaproponowali tutaj lekarstwo na gwałt. Aha. Są to yoga pantsy, takie spodnie, które mają na sobie wypukłość. I ta wypukłość układa się takiego sztucznego penisa. Tajlandia to jest. To jest Tajlandia. Mhm. To może nawet to nie był sztuczny penis, po prostu penis. To jest kraj, w którym to może faktycznie, wiesz, zostać uwierzone, wy. Czekaj chwilkę, potrzebuję zrobić przerwę. Okej, w takim razie nasi słuchacze dostaną trochę Meksyku. Thank you.
Wracamy po tej krótkiej przerwie, mam nadzieję, że podobał wam się Meksyk. Meksyk. Albo Tajlandia. Albo Tajlandia. Czyli generalnie są to spodnie, obcisłe spodnie, które mają dodatkowo żelowy wkład, który ma w kształt penisa w erekcji. Jasne, bo o wiele łatwiej jest założyć takie spodnie, niż na przykład nauczyć mężczyzn, że gwałt jest zły. Nie, ale słuchaj, to jest... Albo na przykład przewracanie się. To jest problematyczne, bo ten penis jest w erekcji widocznie na tym zdjęciu. To znaczy, że jak zobaczysz taką dupę, to będziesz myślał, że na ciebie leci. To znaczy, że wtedy będziesz... powinien być w dół ten penis. Tak, nie, bo jeżeli on stoi, to znaczy, że ona, że podobasz jej się, jemu. Więc może tym bardziej będziesz cisnął, żeby się spotkać, żeby wiesz, żeby się umówić, żeby coś. Najgorzej, a jeżeli spodoba się to kobietom i one będą chciały wypróbować, ale okaże się, że to są dwie w tych spodniach i obydwoje mają sztuczne? To wtedy ja chciałbym móc patrzeć. Czy chciałbyś? No, nic by to się... Na pewno taka rzecz by się nie wydarzyła i na pewno ta 18-latka nie leciałaby tak mocno na niego, gdyby on nosił takie spodnie. Dlaczego? Bo wtedy klarownie przekazywałby swój komunikat. On powinien założyć takie spodnie, pewnie wyglądałby w nich super. A w sensie komunikat, że zamierza uprawiać z nią stosunek. Zamierzam uprawiać stosunek i zakładam takie spodnie. A kobieta z kolei neguje to. Jeżeli ona nie zamierza uprawiać stosunku, to nosi takie spodnie. No to ma sens, czyli, tylko no. Może teraz to kiedyś komunikowaliśmy się słowami. W dzisiejszej erze komunikujemy się bitami, ale już za parę lat możemy komunikować się penisami po prostu na wierzchu. Ale patrz, podczas gdy czyli kobieta... Czyli historia zatoczyła pewne koło. Ale podczas gdy zachowanie kobiety czasami trudno jest kobiecie przekazać dosadnie, żeby mężczyzna zrozumiał, że nie ma ochoty na stosunek, to mężczyzna potrafi dosyć łatwo przekazać, że ma. Wydaje mi się, że nie ma problemu w tą stronę. Nie ma tutaj żadnej bariery na drodze komunikacji. Potknąłem się i o. Potknąłem się i wszedłem w nią. Upadłem w nią. Wpadłem w niezłą kabałę. Pastafarianie w odwrocie. Znaczy, ja próbuję inaczej, ja chcę tylko, wracając jeszcze do tego poprzedniego tematu, ja chciałem tylko patrzeć, że mówimy, że to jest jakiś kolej, że ten artykuł zaczyna się od milioner biznesmen niewinny czegoś tam, nie? Tak. Niewinny gwałtu bodajże, ale to, czy on jest milionerem, czy biznesmenem, nie powinno mieć żadnego znaczenia w ogóle tutaj. Tak samo, wiesz o co mi chodzi? Mhm. Że jasne, no, ale to jest, wiesz, ani nie podajesz, ani, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. To sugeruje, że to jest wszystko ustawione i kupione. Tak. Tak, a praworządna osoba, kiedy usłyszałaby, że koleś został uniewinniony, to by uznała, że faktycznie nie doszło do gwałtu. Dokładnie tak. I ja jestem praworządny, ja będę wierzył, że faktycznie nie doszło, ponieważ został uniewinniony, a inaczej by go nie uniewinnili. Dokładnie. No kto, jaki sędzia to by został uniewinniony? Został uniewinniony po 30 minutach rozważań, co prawdopodobnie trwało o wiele dłużej niż jego przewrócenie się. A jeżeli on został uniewinniony, a mimo wszystko zgwałcił, to mam nadzieję, że osobą, która została opłacona, była ta dziewczyna. Ja uważam, że zabijmy wszystkich, Bóg rozpozna swoich. Koniec końców to jest najlepsze rozwiązanie. Dokładnie. A propos zabijania wszystkich i Bóg rozpozna swoich, bardzo szybki wtrącenie. Byłem wczoraj w bibliotece miejskiej we Wrocławiu i jest w bibliotece mnóstwo audiobooków polskich, między innymi większość Piekary. I Łowców dusz wypożyczyłem sobie i mam tutaj teraz na płycie CD. Super. Polecam się odwiedzić, bo naprawdę jest dużo filmów i seriali też w pełnych sezonach do wypożyczenia. O nie! Jeżeli ktoś chciałby... Wypożyczalnie kaset. Tak, zmieniłeś... ale za free. O ja. Bo to biblioteka. Niesamowite, stary. Bardzo mi się to podoba. Nie sądziłem. Nawet nie pomyślałbym o tym. Słuchaj, zróbmy pastafarianie i lećmy dalej, ponieważ tak. nie chcę robić kolejnego 3-godzinnego odcinka, bo moja rocznica będzie zawierała nagrywanie podcastu wtedy. No co zrobisz? Pastafarianie w odwrocie. Skoro odcinek zawierał rocznicę, to rocznica może zawierać odcinek. Pamiętasz, że wolno ci zrobić zdjęcie do twojego prawa jazdy w nakryciu głowy, jeżeli masz religię, która nakazuje ci zawsze nosić to nakrycie głowy, prawda? Rosjanie zaczęli to egzekwować i ludzie, którzy są pastafarianami i mają na zdjęciu durszlak na głowie, muszą teraz prowadzić w durszlaku, inaczej mogą stracić prawo jazdy. I dobrze. Ja uważam, że to jest genialne. To jest dosyć fajne, no. To jest tak jakby, wiesz, granie sobie wzajemnie na nosach. Nie, ja uważam, że skoro generalnie parodujesz religię, to jeżeli parodujesz tą religię, no to powinieneś parodiować ją w pełnym aspekcie.
I nie możesz wybiórczo parodiować religii. Jeżeli parodiujesz, to stajesz się niejako ambasadorem tej parodii. Trochę tak. Tak na przykład, dlatego ja, to nie jest tak, że ja mówię o penisach tylko na podcaście. Ja śmieję się ze wszystkiego wszędzie. To jest fakt akurat. to nie jest pusta przechwałka Mateusza. To jest pewien lifestyle. To jest pewien lifestyle. Tak powiem w Corpus Piku. Jedziemy do, przechodzimy do, pomijamy jeden ten Yeshua Generale. Prowadzę blog lifestyle'owy, penisy i gwałty. Pomijamy to, lecimy dalej. Czas na piłkę w trybuny. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. To była ten. W naszych, wiesz, takich wypełnionych chaosem i dźwiękiem i hałasem życiach, ta chwila przerwy i tej ciszy była tak naprawdę najbardziej wartościowym elementem podcastu. I cytowałem tutaj recenzję jakiejś piosenki, którą słyszałem dawno, rozumiem, dawno temu. Myślałem, że najbardziej wartościową częścią naszego podcastu jest ten moment, w którym go wyłączasz. Może i jest. Może to jest ten moment, w którym możesz zastanowić się nad tym, co usłyszałeś. Ja byłem Magdalena, na ASP, ja potrafię tego wytłumaczyć wszystko, Mateusz. Doczytaj Magdalena. Magdalena pisze, a propos pani z Kolumbii, czyli tej, która miała ziemniaka w pochwie. W filmie Gorzkie Mleko ta metoda była zastosowana jako ochrona przed gwałtem. Podobnie w Wiedźmie Wojny, tu został jeszcze nadziany żyletkami. Polecam, tu jest za dużo nawiasu, filmy nie metody mające mocne kino. Magdalena poleca i tutaj są linki do filmu Webu, do Gorzkiego Mleka i Wiedźma Wojny. My nie mieliśmy takiej informacji w tych artykułach, że to jest, że to bywa ochrona przed gwałtem. Tylko, że jest to protekcja przed zapłodnieniem. Ale faktycznie, czy chciałbyś, znaczy przede wszystkim nie mógłbyś wsunąć się w kobietę z ziemniakiem w środku. Ale odkryłbyś tego ziemniaka w trakcie gry wstępnej. Czy ja tutaj nie rozumiem, na czym ja polega myślę, gwałt? Że... Kurwa mać, Konrad, uprzejmy gwałciciel. No tak, zgwałcił mnie, ale gra wstępna była fantastyczna. Byłeś gentleman. Mój mężczyzna mógłby się czegoś nauczyć. Dobry wieczór. Zajebiście. Rubens Węz pisze. W temacie nowych pierwiastków chemicznych. Udało się stworzyć nowe pierwiastki, ale jak długo udało się je utrzymać, zanim się rozpadły? Jeżeli zapłodniłbym kobietę spermosłonia i udałoby się jej urodzić potworka, który umarłby po godzinie, to nadal byłby sukces inżynierii genetycznej? Tak tylko pytam. Ja uważam, że tak, ponieważ ja uważam, że każdy sukces jest wystarczający. Ja nie wierzę, że możesz skrzyżować człowieka ze zwierzęciem, ponieważ gdyby się dało, to by się już zdarzyło. Ponieważ ludzie są szaleni. Także ja bym obstawiał... Czyli zasada, to jest taka zasada 34a. Ale ja nie rozumiem, czego się Rubens Węz czepia. Udało im się udowodnić, że te pierwiastki mogą istnieć, czy też istnieją. A było wiadomo, że w teorii było wiadomo z tablicy, że one muszą istnieć, i teraz udało się udowodnić, że faktycznie. Także nie, gdzie no, jest problem? Ustalmy, że istnieją już pierwiastki, które nie są stabilne, więc tak, no. To nie wiem, czy nie w takim razie. Jest pierwsza taka sytuacja. Są niestabilne pierwiastki, no. Tak. Co trzeba zrobić z pierwiastkiem, żebyś uwierzył, Rubens, w to, że one istnieją? Zbudować z nich kamizelkę? To musisz go zobaczyć? Musisz zobaczyć? Pierwiastek? Nie uwierzę w powietrze, dopóki go nie zobaczę. Coś czuję, że to jest ateista. Oni zawsze takie teksty. Muszę zobaczyć, żeby uwierzyć. Dokładnie. Włóż rękę w moją ranę na piersi. I pytał się, by the way, czyliście Major Lazer i Kingstar King? Ja nie. Nie miałem czasu. Ja zawiodłem niestety, przepraszam. Ja też. Ale zapiszę sobie to jeszcze raz. Bo to są animowane rzeczy, nie? Tak. A ja cenię. Potrzeba jeszcze chwilę. Także daj nam jeszcze chwilę czasu, Rubens, więc na pewno cię nie zawiedziemy, jeśli chodzi o oglądanie bez animacji. Tutaj mam taki dokument, w którym mam rzeczy, które mam zobaczyć i zapisuję. Jest tam Finding Neverland i The Boat That Rocked. Finding Neverland? Tak, to jest stary film z Johnnym Deppem chyba, Jezus, który jest o Piotrusie Panie. Nie jest o Piotrusiu Panie. Nie jest? Jest o pisarzu, który stworzył Piotrusia Pana. Bam! Dobra, Piotr Mądrecki.
Czy grał może któryś z was w Undertale? Pytam, bo przeszedłem tydzień temu i nie ma dnia, żebym o niej nie myślał albo nie słuchał soundtracku. Jestem też coraz bardziej przekonany, że to moja gra roku, chociaż Wiedźmin wije się i szarpie z bólu z tego powodu. Nigdy nie grałem w grę, która jest tak bardzo świadoma bycia grą, zaskakuje gracza swoją mechaniką, śmieje się z jego przyzwyczajeń, a jednocześnie ma wspaniałą historię i bohaterów, na których nam zależy. Dla mnie 10 na 10. Nie graliście? Zagrajcie. Graliście? Jestem ciekaw waszych opinii. Pozdrawiam podcast, od którego zaczęła się moja przygoda z podcastem. Oh. Kupiłem Undertale i czeka to Undertale na taką chwilę, żebym mógł się na nim skupić, bo wiem, że to jest RPG. Jezus, a mi wszyscy mówią, jak... Jak to powiedzieć? Wszędzie słyszę, że to jest, kurczę, gra roku, cokolwiek i w ogóle wszyscy się na tym spuszczają, a ja patrzę na tą grę, nawet widziałem, wiesz, 15 minut let's playa i tak dalej. Mhm. I tak się od tego odbijam po prostu za każdym razem. I podejrzewam, że po prostu muszę włączyć się, zmusić, że jest to mój jakiś obowiązek. Musimy się zmusić, Mateusz, bo to ale jest... wygląda to w ten sposób, że ja się tak od tego odbijam wizualnie i jakoś tak gameplayowo i widzę, że ta gra ma w sobie jakieś mechaniki i tak dalej, ale jestem trochę zmęczony grami indie, mhm. I to jest ten problem, że ja chcę, żeby gra była dobrze wykonana. Już mam dosyć wszystkich tych beat artów. Tych, wiesz, tych pixel artów, o to mi chodzi, nie? Dosyć tego po prostu, że te wszystkie rzeczy są robione tak, one, to jest zaskakująca gra i to jest jakiś pomysł i te wszystkie gry są tak robione, żeby... No tanio. No, zastępują tak, po prostu. Stylistyką zastępują budżet po prostu. Nie tylko. Mają jakąś fajną mechanikę, ale ta mechanika też jest niedopracowana. Wszystko, cała ta jakby to powiedzieć... Cały ten biznes po prostu przeszedł do niedokończonych gier, które sprzedaje się w połowie. I to są takie early accessy, często nie do końca zrealizowane. No, ale to zrealizowane, tak nie jest w tym przypadku. To nie jest takiego typu gra. To jest gra, która zrealizowana jest przez jednego kolesia w RPG Makerze. No to też tym bardziej to tłumaczy. No. Ja nie chcę, żeby każda gra była grą AAA, nie? Mhm. Znaczy, ale... masz przesyt, nie tyle, że nie szanujesz, tylko masz przesyt takich gier w tej chwili. Ja pamiętam, jak się pojawił Braid i się jaraliśmy Braidem, nie? Ale od czasu Braida wyszło bardzo dużo takich gier i ja mam dosyć tego, że mam, kurczę, wiesz, jakiś, na przykład kupujesz kartę graficzną, nie? No. I no ty zresztą sam wiesz, bo niedawno tam miałeś też taką sytuację, że tak, trochę zaprojektowałeś kompa, tak? I mówisz, wow, ale mam fajną kartę graficzną, teraz mi wszystko pójdzie. A patrzysz na gry i wszystkie gry są indie. Nie? Czas takich gier większych, jak na przykład tam, że wychodziło dużo takich gier nowych i one też były swego rodzaju, wiesz, przeciętne, nie? Jak tam na przykład Assassin's Creed, czy tam dla różnych osób Mass Effecty, tak? I tak dalej, ale patrzyłeś to i mówiłeś, wow, jakoś się, wiesz, no coś tam przedstawiałam i ci pokazują jakiś świat. Te gry bardziej wchodzą w mechanikę, ale tak jak gry takie, Assassin's Creed zaniedbał fabułę i tak dalej, koszt właśnie dając grafikę, to te gry zaniedbują każdy inny element, pokazując swoją super mechanikę czy tak dalej. No to też jest zły krok, to też jest krok w złą stronę. Ale jednak jeśli słuchasz opinii, to ta gra jest naprawdę dopracowana i dobra. Także powiem ci ja nie mówię, że taką nie. Rzecz pocieszającą. Ta gra się nie zestarzeje, bo ona jest stara już teraz. Także nie musimy, jeśli masz super. Przesyt, nie musisz w nią grać teraz, możemy dzięki w nią stary. Zagrać tak naprawdę za dwa lata. To potrzebowałem usłyszeć. Nie, bo nie chciałbym wrzucać na nią żadnych... negatywne rzeczy, bo w sumie w nią nie graliśmy. Ale ja mówię to samo. Ja wrzucam negatywne rzeczy z tego względu, że trochę mnie po prostu boli ten przesyt. I ta gra, to, że nie gram, nie jest efektem gry, natomiast jest efektem przesytu. Okej. Okay. Ale jeżeli zagramy, to obiecuję, że damy znać, jak było. To zwykły koleś. Zwykły koleś. A propos nieaktualnych dzisiaj lektur, ja powiem tylko jedno. Krzyżacy. Jeśli ktoś przebrnął przez film, który był równie niemiłosiernie nudny, a co dopiero książkę, jest dla mnie jakimś wartym podziwiania. I można by mu powierzyć tajemnicę, ponieważ nie ugnie się żadnym torturą. W szczególności oglądaniu Krzyżaków. Cierpiałeś czytając Krzyżaków? Ja? No. Ja rozwiązałem ten problem bardzo łatwo. Nie czytając? Nie czytałem. Ja czytałem. Czy oglądałem? Nie oglądałem. Dla mnie Krzyżacy byli świętem tak naprawdę, kiedy mogliśmy czytać Krzyżaków, ponieważ to jest powieść, w której ludzie się zabijali, a ja byłem młody i chciałem czytać o tym, że ludzie się zabijają i jak machają mieczami. Więc kiedy dostałem taką powieść, to wiesz, doceniłem to.
pamiętam, że na teście z powieści pisałem opowiadanie, pisałem chyba scenę jednego z pojedynków. Jakbyś mnie zapytał, żebym ci poprosił, żebym ci streścił Krzyżaków, to bym powiedział: Polska walczy z Krzyżakami, dwa nagie miecze, koniec. Nie, nie, Zbyszko i Maćko przede wszystkim. Z Bogdańca. Więc Danusia i Jagienka. Tak? Nie, nie. Ja nie wiem. Jest Zbyszko i Maćko. Zbyszko jest głównym bohaterem, a Maćko jest jego wujem, jeśli się nie mylę. I generalnie Zbyszko jest zakochany w Danusi, która jest delikatną dziewczynką z porcelany i ona w pewnym momencie zostaje chyba zabita, czy umiera w każdym razie, chyba zgwałcona. Koniec końców musi pocieszyć się zajebistą Jagienką, która ma dupę tak twardą i jędrną, że potrafi zgnieść orzecha między pośladkami i razem zabijają niedźwiedzia, także generalnie koniec końców wychodzi na plus. A gdzie są Krzyżacy w tym wszystkim? Krzyżacy też tam są. To jest romans na tle wojny polsko-krzyżackiej. Krzyżackiej, tak. Widzę obrazek Jagienki, jak podprowadza konia. Jest jeszcze Jurand ze Spychowa, który jest takim epickim, zajebistym rozpierdalatorem, który Jurand musi się ukorzyć, próbując swoją córeczkę uratować. To jego córką jest Danusia właśnie. Ja pamiętam, ja lubię Krzyżaków, zostawcie ich w spokoju. Jezus. King pisze. Chyba, że coś jest o Krzyżaku. No może coś mi ominęło, może ja docenię to. Ja wiem. Nie docenię, wiem. Dobra, dzięki. Nie, możesz pisze. Spróbować, bo Henryk Sienkiewicz to jest, wiesz, taki Sapkowski tamtych czasów, nie? Także może warto spróbować, jeżeli nie czytałeś niczego. Znaczy ja wiem, że Iza się zajadała, nie? Ale z drugiej strony Iza zajada się też, wiesz, sukniami z włoskiego renesansu, nie? Mhm. Więc o ile szanujemy to hobby, to zostawiamy to jej, no bo ktoś musi być ekspertem. Ktoś musi być ekspertem, Konrad. King pisze, faktycznie czarnoskóry grający rudego Irlandczyka, kto by na to wpadł? Jeszcze jakby było podkreślane, że jest rudy. A nie, czekaj. Alice Boyd Red Redding, postać, która oryginalnie w noweli była rudym Irlandczykiem. Tutaj chodzi o skazanych na Shawshank, wygooglałem te rzeczy. To jest odnośnie naszej rozmowy, że Rona mógłby zagrać jakiś czarnoskóry aktor. Ale co, Morgan Freeman? Na przykład. No bo tu jest Morgan Freeman. W tym przypadku Morgan Freeman. W każdym razie chodzi mu o to, że już to się zdarzyło, że w ekranizacji zmieniono komuś kolor skóry. A to było wskazane na Shawshank. Tylko wiesz, ale nie jest akurat to tak duży film jak Harry Potter. Ale to jest akurat smutne, że zmienili mu kolor skóry. No może, ale bo to wiesz, było w więzieniu i zmienili mu kolor skóry na czarny, żeby bardziej pasował, ja pierdolę. No tak, tylko jak że daleko wiesz, można zajść z rasizmem. Jeżeli dostajesz taką ofertę jako autor książki, że jeżeli zgodzisz się na zmianę koloru skóry jednej z postaci, to zagrają Morgan Freeman, to czy powiesz nie? Ale to jeszcze wtedy nie było Morgana Freemana chyba. No w sensie, że nie był jeszcze Morganem Freemanem, jakiego znamy? No tak, to była jedna z takich jednych pierwszych ról. Tak, i chyba jeden z najlepszych filmów kiedykolwiek nakręconych, nie? No tak, jest uznawany na IMDb za najlepszy film. Zobaczyłem go ostatnio po raz pierwszy i był bardzo dobry. Tak, ja pamiętam, go dawno oglądałem i też był fajny. Nie sądziłem, że będzie tyle analnego gwałtu w nim, ale cóż, przynajmniej był pokazany ze smakiem. Patrz, ja nie pamiętam, ale może dlatego, że byłem z przodu. Co czy z tyłu? Nie, jeszcze był Wożąc Panią Daisy, było wcześniej. Ja tego nie widziałem. Driving Rok with Daisy. Później był 7. O! 7 było przed Skazanymi na Shawshank? Nie, rok później. Rok później. Wow, nie wiedziałem, że ten film jest tak stary w mojej głowie. Okej, czekaj, jeszcze nie skończyłem. Swoją drogą pewnie już widzieliście coś z tej serii, ale mimo wszystko chciałem polecić. Tutaj on, King, zapodaje nam serię Kolejny Humor, która nazywa się Adam Ruins Everything, a ten konkretny odcinek jest o diamentowych pierścionkach i skąd wziął się zwyczaj dawania diamentowych pierścionków przy zaręczynach. Który, może tego nie wiesz, ma około 100 lat, ten zwyczaj. O. I został stworzony przez firmę produkującą diamenty. Ja chyba o tym to słyszałem. I mam w sumie trochę spostrzeżeń na ten temat, ale to może, jeżeli sobie zobaczysz ten filmik, to możemy pogadać następnym razem. Nie ma sprawy. Jak już zacząłem polecać, to z okazji wyjścia drugiego sezonu polecam będący musicalem serial Galavant. Widzieliśmy? Dobry. Ja nie widziałem, ale zając mi polecam. Widzieliśmy razem jeden odcinek. Tak. Byliśmy tam. Galavant jest bardzo fajny. Jeżeli Doktor Holly, to są takie shorty, nie? Więc jeżeli Doktor Hollywood podszedł i tak dalej, to jest bardzo fajny Galavant. Jest parodią w ogóle przede wszystkim, więc fajnie się to ogląda. A poza tym gra tam króla, gra zajebisty Timothy Olmutson, który, nie wiem, czy jeżeli oglądaliście taki serial Psych,
o mentaliście, detektywie, tak jakby. A nie to, mentalist? A, nie, to jest taki, to jest komedia. Okej. Okay. Gdzie on jest tak naprawdę hiperobserwa, jest, ma dobre po prostu skille dedukcji i percepcji, dobrą pamięć i tak dalej, ale udaje, że jest mentalistą. Ej, to mi się podoba. Jest, to jest komedia, to jest serial komediowy, jest bardzo dobry. To on tam gra, takiego, jak to powiedzieć, niewierzącego, pesymistycznego, sceptycznego co do jego talentów detektywa głównego. Więc on gra takie, jeżeli to byłby Sherlock Holmes, to on gra tego detektywa z Sherlocka Holmesa. Nie? A jeśli to byłby Dexter, to on grałby tego czarnego kolesia, który mówi surprise, motherfucker. Jest też dobry. Ten koleś jest dobrym aktorem bardzo i w Galavancie też fajnie zagrał. A Galavant w ogóle jest fajnie zrobiony. Jest też dużo plot twistów w tym, bo jest to parodia. Jest przyjemny. I ostatnia rzecz, co pisze King. Bardzo rozbawiła mnie konsternacja Mateusza a propos mówienia cześć i nie wiem, o co tu chodzi. Ja też nie pamiętam. I sorki za danego DeVito, ale po prostu kojarzy mi się on z takim, nazwijmy to, odważnym komizmem. Czy tutaj chodzi o to, że ja... Kto, ty byłeś, ty, tobie się, ty się kojarzyłeś z danym DeVito. Okej, okay, no dobrze. Nie bądźmy, nie bądźmy wzrostowcami. Ale rozbawienia cześć. Rozbawienia cześć. Czy coś ci rozbawia na temat mówienia cześć? Nie wiem, coś mówiliśmy. Nie, nie pamiętam nic. Zero. Zero też mam. Muszę, ten. Ale to w poprzednim odcinku jest, może gdzieś na początku. Dobra. Mateusz Nieżarkowski pisze, ale mi się podoba ten nick. Jest tak zajebisty. No, jest niezły. Pisze, tutaj poleca dwie rzeczy. Poleca dwie rzeczy, je warto zobaczyć. Ale i na koniec, pisze, chciałem pozdrowić za ksywę. I chciałem przedstawić dowcip, który mi się spodobał. Pisze, i na koniec dowcip. Może nie słucha, ale jeden z piękniejszych żartów, jakie ostatnio słyszałem. W sypialni, tuż po seksie, leży dwóch wtulonych w siebie mężczyzn. Jeden z nich kończy właśnie palić fajkę, puszcza w zamyśleniu ostatni dymek, całuje w czoło swojego kochanka. Patrzy mu głęboko w oczy i mówi, synu, troszkę się w domu popierdoliło po śmierci matki. Oh, to dopełnia po prostu tego odcinka o gwałtach. Ej, dawno nie mieliśmy takiego odcinka. To prawda, to prawda. Żeby zrobić, więc myślę, że to jest ten, że warto czasami puścić wodze. Jeżeli chcecie zobaczyć rzeczy, które poleca Mateusz poza tym, w linkach znajdziecie te linki w notkach pod naszym podcastem. Dobra, to co, przechodzimy do krótkiego aftershow. Zróbmy krótki bardzo. Aftershow. And I'm what some people call mentally retarded. Mieliśmy powiedzieć o, skończyć temat gamifikacji w, no. Chinach. W Chinach. Ale wiesz co, my ten temat dosyć mocno poruszyliśmy ostatnio z tego, co słuchałem tych, tych audycji o tym, które tutaj polecasz. Hmm. A więc wydaje mi się, że wszystko powiedzieliśmy. No, opisaliśmy, o co chodzi, ale trzeba by się jakoś do tego ustosunkować i myślałem, że to zrobimy. Ale to musimy przeszyć do następnego. Tak? Dobra. Aha, bo nie mamy czasu. Dobra. Nie mamy za bardzo czasu. Ja chciałem polecieć ze swojej strony coś, na co trafiłem przypadkiem w ogóle. Totalnym przypadkiem. Tomasz Gop, który jest Tomaszem Gopem. Możecie go kojarzyć z różnych... On jest jako jeden ze współtwórców Lords of the Fallen. City Interactive Games. City Interactive Games. No teraz, nie? Ale generalnie Tomasz Gop jest, wiesz, powiedzmy swoją firmą też, nie? Mm-hmm. W sensie jego nazwisko też... on po prostu też no, siedzi w tym biznesie trochę czasu. No. W biznesie jakim? Robienia gier po polsku. No i nasz biznes robienia gier jest dosyć mocno rozwinięty. My jako Polacy. Zrobiliśmy Wiedźmina, więc dużo jest teraz ludzi, którzy pracowało przy Wiedźminie i mają doświadczenie i się w tym przewijali w jakiś sposób, czy w mniejszym, czy w większym aspekcie. Tomasz Gop stworzył bardzo fajną inicjatywę. Stworzył podcast, który nazwał Przegrani. Przegrani jest to podcast o grach komputerowych. To jest właściwie wideokast. Każdy odcinek trwa od 1,5 godziny do 2,5 godziny, gdzie oni zaprasza różnych twórców i rozmawiają na różne tematy związane właśnie z grami komputerowymi. Czyli można go porównać do naszego takiego Extra Credits polskiego. I słucha się to bardzo przyjemnie. Ja tutaj wrzuciłem jakiś jeden temat, akurat rozgrywka a rozwój, gdzie oni zastanawiają się właśnie, głównie gadają właśnie o mechanizmie, różne rzeczy na przykład. Wiem, jak trafiłem na to. Twój kuzyn był gościem.
O, Konrad Czernik. Tak, Konrad Czernik był tutaj w grafice właśnie. O, super. Bardzo fajnie, nawet nie wiedziałem. I on to wrzucił na Face'a i ja na to kliknąłem i bardzo mi się spodobało akurat. I mnie od strony programistycznej, więc wybierałem takie tematy, gdzie i mechanicznej. Ej, czekaj. Coś tutaj nie gra. Bo... On tu... Widzę, co? Bo jeżeli otworzysz ten podcast, który ty zalinkowałeś, który jest 13 kwietnia, to Tomek Gop jest w nawiasie CI Games, ale już jak klikniesz na ten z Konradem z 21 grudnia, to Tomek Gop jest z Techlandu. No widzisz. Wygląda na to, że Techland przejął człowieka z tym, z potencjałem. Znaczy, no Tomek jest, kurczę, wiesz, od jakiegoś czasu tutaj w tym, nie? Więc no inaczej. Gadają kolesie z dużym doświadczeniem, którzy, po których to słychać po prostu. Mm-hmm. No są to dużo rzeczy, gier, o dużo rzeczach czasami jest tak, drętwo wchodzi, bo o paru rzeczach na przykład związanych z branżowo nie chcą powiedzieć albo nie mogą, mm-hmm. Więc czasami to wchodzi do takiego drętwego zastoju, ale nie licząc tego, to są mądrzy ludzie i jeżeli jaracie się gierkami troszkę i nie tylko od strony grania, ale też od strony tworzenia, to kurczę, warto posłuchać. Mhm. Ja sam od strony programistycznej jestem ciekawy, jak to wygląda właśnie w game devie. Jasne. Ostatnio na przykład odpaliłem sobie Wiedźmina i pobawiłem się w kod, który tam jest udostępniony, nie? I zacząłem się bawić w modowanie tego. Wow. I to jest w takim języku skryptowym popisane. Bardzo fajnie się to w ogóle, bardzo fajnie się to ogląda, bardzo fajnie czyta i w ogóle pod stroną, od kątem programistycznym patrzysz na to, jak ty byś to zaprojektował, a jak to jest zrobione, dlaczego to jest tak zrobione, jeżeli to jest wiele bardziej skomplikowane niż ty byś to zrobił, to zaczynasz myśleć, czy to konieczne jest i dlaczego, nie? No. Więc kurczę, no, jest to, mówię, Wiedźmin 3 jest akurat grą bardzo dużą. Jest też grą, którą robiąc, zrobili kawał dobrej roboty, a teraz dodając te wszystkie dodatki i otwierając kod, to znaczy, że ty możesz sobie zaglądać na przykład do tego, jak coś jest zaimplementowane, nie? I no, zmienić parę rzeczy. No to jest niesamowite, że możesz sobie zmienić mechanikę na przykład. Pojawiają się takie mody, które kompletnie zmieniają walkę, na przykład zmieniają ci w ogóle umiejętności postaci. No. Rebalansują je i tak dalej, więc no, mam ogromny szacunek do nich, nie? Do tego, no zobacz, że to jest polskie studio, a gra jest na poziomie Skyrima, jeśli chodzi o otwartość, nie? I modowanie i tak dalej. A no wiesz, dodatkowo dochodzi do tego świetna historia, czego Bethesda nigdy nie potrafiła osiągnąć. No jest to taka gra dopięta dosyć mocno, nie? Też mająca bardzo dobrą podstawę, jeśli chodzi o świat, bo jest to Wiedźmin, który jest stworzony przez... No i mająca dwie pierwsze, tak jakby, gry, których jest ten sam bohater wprowadzony, nie? Pewnie. I no, kurczę, po prostu świetnie się, inaczej. O, już zostawiając samego Wiedźmina tutaj, bo to jest przecież inna firma zupełnie, CD Projekt, a tutaj akurat mówię, bo oglądałem odcinek z Tomkiem Kozerą, który był programistą w tym, nie? Ale polecam po prostu. Polecam, żebyście sobie zobaczyć chociaż jeden, czy to podejdzie. Świetnie się słucha, jeżeli właśnie o mechanice lubicie posłuchać i Extra Credits lubicie, bo Extra Credits mnie na przykład wciągnęło bardzo mocno. Koniec z mojej strony. Fajne, fajne. Podoba mi się to, że ludzie z innych firm, bo wiem, jako że pracowałem trochę w takiej firmie większej komputerowej, wiem, że czasami oni krzywo patrzą na taką, nie wiem, samo, nie wiem. Sam. W sensie, jeśli już ktoś jest wysyłany, wiesz, do mediów, żeby reprezentować firmę w jakiś sposób, to jest to często kontrolowane. Ale kto wie, czy teraz też tak jest. Fajnie, że zapraszają ludzi z różnych firm, że omawiają te tematy właśnie, wiesz, międzyfirmowo. Że mówisz, że był programista CD Projektu, gdzie Tomek jest z CI Games, tudzież teraz z Techlandu. Fajnie, no mówię, no, znaczy wiesz, to jest bardzo też... widać, że to jest ta cenzura z góry właśnie przez to, że oni czasami pomijają pewne tematy, które... i kiedy one wchodzą za głęboko, nie? Natomiast, tak. No, na przykład fajny temat, fajny program był o tym, jak pisać CV do game devu, nie? O. I parę kolesi się wypowiadało o tym, jak właściwie takie CV, jak aplikować do tego, nie? Tak, bo trzeba pamiętać o tym, że to jest wszystko do zrobienia. Jeśli rysujecie, można się dostać na concept art, jeśli programujecie, można się dostać Dokładnie. Do programowania, to wszystko oni jest mówili do zrobienia. Na przykład,
czego się, wiesz, co jest fajne, a co nie, że na przykład to, że nie masz żadnych rzeczy w CV, to nie jest takiego, nie musisz nawet skończyć studiów, że nas nikt cię nie patrzy na studia, tylko poproszą cię o portfolio. Mhm, jeżeli ładnie programujesz, to poproszą cię o to, co zaprojektowałeś. Jeżeli robisz level design, to przyniesiesz im design na przykład poziomu, który zaprojektowałeś, tak, i omówisz, dlaczego tak, a nie inaczej, albo na przykład powiesz, okej, co jest twoje, no to też z tych rzeczy skorzystałem, bo są gotowe, ale moje jest to, to i to. I oni to docenią, bo przecież nad grą pracuje wiele osób. Nie? Tak, no oni są ogarnięci, to są ogarnięci ludzie. Bardzo fajnie się o tym słucha, bo dostajesz takie wejście do świata, do którego no, nie jest dużo powiedziane, bo to jest młoda dosyć branża, nie? Mhm. No, bardzo fajnie. To chciałem zakończyć. Tak. Obczaję sobie ten wideokaz, dodam sobie do śledzonych. Co to jest, stary? Co? To. Pocket Mortis. Pocket Mortis to jest gra, która wyszła właśnie teraz na App Store iOS. O nie! Tak, jest to parodia Pokémonów ze świata Ricka i Mortiego. O nie! Nie wierzę, że jest to zrobione tak dokładnie jak Pokémony, ale ponoć możesz złapać około 70 różnych Mortich. Nie! I trenować ich, żeby walczyli z innymi. To jest cudowne. Tak, jeszcze w to nie grałem. Ściągnąłem dzisiaj rano. Jak jest z licencją tego? To jest na licencji, to jest wyprodukowane przez Adult Swim. Jak cudownie. No, dzisiaj będę sprawdzał. Ciekawe, czy jest jakiś multiplayer, że będziemy mogli, wiesz, walczyć ze swoimi Mortiemi nawzajem. One true Morty, o Jezus Maria. Nawet jeśli ta gra będzie, wiesz, mechanicznie słaba, to koniec końców podejrzewam, że fabularnie i dialogowo będzie dobra. Aqua także. Morty, Egg Morty, Psychokinetic Morty, Jezus Maria, ale i się jaram tym. Także obczajcie, jeśli jesteście fanami Ricka i Mortiego, gra jest na App Store i na Play Store androidowym do ściągnięcia za darmo chyba? Ja ją chyba ściągnę za darmo. Raczej tak, bo to jest promocja, wiadomo, serialu. Co? To brzmi jak w ogóle coś niesamowicie dobrego. Znaczy ma słabe oceny na IGN-ie, nie? Właśnie widziałem, niestety. Ale z drugiej strony, nawet jeżeli to ci sprawi fan na godzinkę, to... To zajebiście. No. Jest za darmo. Jest za darmo, będziesz srał dzisiaj przynajmniej 10 minut, także... Dokładnie. piszą w ten sposób, że fabuła czy pisanie tego jest takie jak w serialu, mhm, i są bardzo fajne żarty, takie in-joke'i, Inside Baseball. Zajebiście. Ale mówią, że brakuje wspólności, co akurat, kurczę, nie może, co akurat jest w odcinkach tak samo. Odcinkom też niektórym brakuje spójności. Ale to nie o to chodzi przecież. No mówi, dobra, że jest płytki system walki i że Mortis nie wyglądają na różnych. Mhm. Znaczy nie są... w sensie, że nie są zróżnicowani, że ich ruchy atakami, na przykład są te same. No. Nie? Więc, no ale wiesz, może też nie grał długo i nie ewoluował swoich Mortich. No może, ale z drugiej strony to recenzja pewnie zagrał. No cóż, nawet jeśli, to co powiedział Konrad, na pewno spędzicie na klopie 10 minut, warto, fajnie, jest to jakaś rzecz, którą obczaić, zwłaszcza, że no cóż, bring Rick back. Bring Rick jest, back. Jest to w jakiś sposób odpowiedź na to. Tyler Rick! To ja zakończę polecanką. Netflix wylądował w Polsce. Pierwszy miesiąc, nie wiem, czy to jest dla wszystkich, czy dla osób, które się wcześniej zapisywały na listę mailingową. Pierwszy miesiąc jest za darmo. I jak można... z narkotykami. Tak, i słuchaj, muszę od razu powiedzieć. Pamiętajcie, że jeżeli bierzecie Netflix, to możecie się obudzić, że Netflix przewróci się i wydyma was w dupę, kiedy będziecie spali, a potem go uniewinnią. Tak. Muszę powiedzieć, że oferta nie jest tak duża jak angielski czy amerykański sklep. Oni nad tym pracują, w miarę jak będą uzyskiwać licencje, to te rzeczy będą się pojawiać. W tym momencie masz tam garść seriali, masz garść filmów, masz garść animacji. Jest tego trochę. Co więcej, są czasem bardzo fajne kwiatki, nie kwiatki, jak się nazywają, gems, takie brylanty, nie brylanty. Gems. Klejnoty. Klejnoty. Możesz znaleźć niezły klejnot, tak jak Umbilical Brothers, nowy film, Rehearsal. O, widzisz. Który jest fenomenalny. To jest stary. To jest coś nowego? Nowe. To jest całe przedstawienie, które jest meta. Oni udają, że robią. Ale próbę. Tamto też było meta. Tamto też było meta, ale to jest stary, po prostu. Twój mózg wybuchnie w trakcie. Oni udają, że robią próbę do swojego prawdziwego przedstawienia. Mhm. This is just a tribute. This is just a tribute. Robią przedstawienie, udając, że to jest próba przez cały czas. Jest zajebiste. Także jeśli macie spróbować Netflixa, to jest jeden z powodów. No i tyle. Ja się cieszę, że jest. Bardzo chciałem przestać chodzić do swojego kuzyna, który jest studentem i ściąga filmy. Jedyny problem, jaki znalazłem na razie z Netflixem, jest taki, że
muszę znaleźć sposób, żeby połączyć go z Napi Projekt, bo do nie wszystkich filmów są napisy, niektóre filmy są dostępne z lektorem na przykład polskim, lektora polskiego, angielskiego, hiszpańskiego, ale wtedy nie ma na przykład napisów, albo są napisy tylko po angielsku, także jeżeli uda się znaleźć, podobno są jakieś pluginy do tego, więc będę szukał. No cóż, pamiętaj, że projekt jest młody, że to jest młody i się będzie rozwijać. Dopiero jak kasa wpłynie, to będą go rozwijać bardziej. Tak, aha, jeszcze jedno. To kosztuje 10 euro, chyba 8 euro za miesiąc, jeżeli bierzesz na jeden komputer, 10 euro, jeśli chcesz na więcej komputerów, jakoś tak. I to jest 40 zł, co są twoje wizyty w kinie. Pytanie jest takie, czy ja nie do końca wiem, jak działa Netflix, czyli że ja co, nie muszę kupować nowych filmów, tylko po prostu kupuję subskrypcję i mam dostęp do wszystkiego. Daredevil sezon drugi na przykład teraz, nie? Wow. I cały wchodzi. Wow, to ja myślałem, że to jest tak, że musisz płacić za wszystko, a nie. Ty po prostu masz dostęp. Masz dostęp do wszystkiego, co jest na Netflixie, ile tylko chcesz. Możesz cały czas oglądać telewizję. Stary, Kanal Plus kiedyś kosztował więcej. Tak ci tylko powiem, nie? Że był Kanal Plus, do którego czy takie rzeczy, takie tego typu rzeczy, nie? Przestaję już słodzić. Jeżeli Netflix chce, żebym posłodził więcej, to tym razem muszą zapłacić. Na razie to było za darmo. Pierwsza dawka jest za darmo. Ja ciągle pejoratywnie do tego podchodzę, bo ciągle uważam, że pośredników powinny się wyeliminować. Ale jak, że chciałbyś kupować... Power to the people. Ja chcę płacić Umbilical Brothers i chcę mieć pewność, że to trafia do nich na konto. No jedyny sposób to jest od Louisa C.K. kupować te jego przedstawienia z jego strony, nie? I tak chcę robić. No. To jestem w stanie, bo tego kolesia chcę wspierać. Natomiast kiedy albo wolę, albo inaczej, jeżeli już robią coś takiego, to chcę wiedzieć... chcę transparentności. Aha, że ile trafia do twórców. Tak, chcę wiedzieć, ile trafia do twórców, a ile jest marża producenta. Żeby nie było tak jak w biznesie muzycznym. Mhm. Bo to, co zjadło biznes muzyczny, to był po prostu, że tak się wyrażę, rak, taki rak producentów. Nie? A teraz rynek muzyczny wrócił do tego, bo teraz jest Spotify, które działa tak jak Netflix. Płacisz małą kwotę miesięcznie i słuchasz, czego chcesz. No i super. No nic. To jest wygodne dla ludzi, skończmy. My jesteśmy ludźmi. Skończmy na tym, nie? Że skończmy na tym, i ciekawe, jak będzie tak, że będziesz płacił, będziesz miał internetową stację benzynową, na której płacisz i jeździsz ile chcesz. Zajebiście. Może tak. Wiesz, już są projekty samochodów, które ładują się elektrycznością z drogi. Internetem. Będziesz ściągał sobie internet do samochodu i on będzie jeździł na licencjach. Kończymy na dziś, ponieważ mamy wszyscy rzeczy do zrobienia wieczorem z naszymi kobietami. Tak. O, jak ładnie to ująłeś, podoba mi się, bo ja się spotykam z mamą swoją. Przypominam, że nasz podcast znajdzie się na ibepodcast.blogspot.com w momentach, kiedy mówiłem, że znajdziecie to w notkach. Z jeszcze jedną mamą się spotykam. O. O Jezus Maria, tyle matek. Jeżeli słyszeliście, że coś jest w notkach, że linki są w notkach, to właśnie na naszej stronie, a ewentualnie na YouTubie pod podcastem. Znajdziecie nas na YouTubie jako Inside Baseball, na Facebooku jako Inside Baseball. Nie. Normalnie to pamiętam, teraz zapomniałem. Mateusza... Że to było, że spotyka się z tą kobietą. Z nią mogłaby być z kobietą, która ma tam tyle lat. Ona mogłaby być twoją matką. No, ale jest twoją. Ja właśnie nie dotknąłem tego, co powiedziałeś, bo przeczuwałem, że idziesz tam i stwierdziłem, ona że mogłaby będę być się wystawiał. Matką. No, ale jest twoją. Strasznie mi się to przydało. Bo jesteśmy na Facebooku jako Inside Baseball, Mateusz tam jest jako Latawki Wrocław, a ja jako Konrad Kokoński. Odsyłam was też na swoją stronę konradkokoński.com i na swój Patreon, które znajdziecie przez tą stronę, bo w ten sposób się utrzymuje. Chciałbym wam jeszcze podać numer telefonu do nas, ale... Zrobię jeszcze kompilację w ogóle końców odcinków, gdzie Konrad zaczyna rapować i porównamy to z Eminemem. Jeżeli chcecie do nas zadzwonić i nagrać się na sekretarkę i puścimy to potem na podcaście, dawno nikt do nas nie dzwonił, 793-535-413, koszt jak za połączenie z playem, ponieważ jest to telefon z kartą playa w środku, który nagra was to, co powiecie. Tak, jak macie darmowe, to w ogóle możecie dzwonić, się nagrywać. No właśnie, zadzwońcie, nagrajcie się, powiedzcie coś śmiesznego albo głupiego, albo mądrego, nie wiem. Czytam SMS-a tu jakiegoś. Ty właśnie, teoretycznie możecie też wysłać SMS-y na ten telefon. O, jest jedna poczta głosowa, następnym razem ją puścimy. Chyba, że to ja testujący, czy to ciągle działa. Kto wie? To by było na tyle. Czy coś jeszcze nam zostało do powiedzenia? Chcemy coś ogłosić? Jakiś wiesz? Nie wiem. Zmiany nie, płci? Wszystko. Wszystko. Koniec. Dobrze więc, do usłyszenia. Następnym razem mówili do was z Wrocławia Konrad Okoński, Kac Poranka Wiosennego. To już Żerkowski, Sen Nocy Zimowej. Kurde, zapomniałem, że to musi być w drugą stronę. Bang, 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 kończymy. Hej.
Nara.